To zaczynamy kolejne nasze seminarium interdyscyplinarne. Witam wszystkich na kolejnym, to już 38 takie seminarium Poznańskiego Środowiska Akademickiego pod tytułem Paradygmat Ewolucji w Naukach Społecznych. Gospodarzem seminarium jest Instytut Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tak jak już zostało wspomniane, dzisiejsze seminarium jest nagrywane do celów dydaktyczno-naukowych, a więc uczestnicząc, kontynuując udział w seminarium, zgadzacie się Państwo na możliwe utrwalenie wizerunku lub głosu. Proszę Państwa, ja tradycyjnie przypomnę, że celem naszego seminarium jest integracja wiedzy z nauk społecznych i w naszym seminarium już od ponad 7 lat uczestniczą przedstawiciele różnych dyscyplin. Od ekonomii, zarządzania przede wszystkim, ale także przez psychologię, socjologię, nauki prawne, językoznawstwo, antropologię, także biologię, muzykologię. I celem naszym, podstawowym naszym celem jest dzielenie się wiedzą, szybki transfer informacji. Ogólnie ewolucję rozumiemy jako neutralny algorytm, który opisuje rozwój różnych systemów, nie tylko biologicznych, ale także innych, w tym społecznych. Poszukujemy prawidłowości, reguł w tych procesach rozwojowych. To dzisiejsze seminarium jest już 15, które odbywa się na platformie Zoom. Proszę Państwa, nie będę już przedłużał wstępu. Głównym aktorem dzisiejszego seminarium jest pani profesor Magdalena Sobocińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która wygłosi wykład pod tytułem Ewolucja kultury w dobie rozwoju nowych mediów. Kulturyzacja ekonomii i ekonomizacja kultury. Pani profesor Sobocińska jest także profesorem Szkoły Filmowej w Łodzi. Specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem sfery kultury, zastosowaniami internetu w marketingu, badaniami marketingowymi, procesami rozwoju i konsumpcji, a także zrównoważonym rozwojem. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów. Za pracę doktorską pod tytułem Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury otrzymała nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Z kolei monografia habilitacyjna jej autorstwa pod tytułem Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury została wyróżniona przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Pani profesor, oddaję teraz pani mikrofon, ekran we władanie. Proszę bardzo. Ja tylko jeszcze przypomnę, że po wykładzie oczywiście odbędzie się dyskusja, na którą wszystkich zapraszam. Proszę bardzo. Ja chciałam w ogóle bardzo podziękować za możliwość spotkania z Państwem. Bardzo cenię te spotkania, które Pan Profesor organizuje. Tutaj są także recenzenci rozprawy habilitacyjnej, więc jestem podwójnie zaszczycona i też powiedziałabym, bardzo to przeżywam, to dzisiejsze spotkanie. Dotyczy ono tego, czym zajmuję się właśnie od ponad 20 lat, czyli związków dotyczących ekonomii, ale głównie jednak zarządzania w tej perspektywie mikroekonomicznej, o tym właśnie chciałabym powiedzieć, i kultury. W związku z tym z jednej strony moje wystąpienie ma na celu pokazać, w jaki sposób przenika się ekonomia i kultura i w tym kontekście można o tych dwóch kategoriach mówić, podlegającej kulturyzacji ekonomii, ale jednocześnie kulturze, która bardzo silnie podlega mechanizmom rynkowym, podlega różnego rodzaju także nowym konceptom zarządzania, które w tej sferze się wdraża. Ale też oprócz, powiedziałabym, tych dwóch perspektyw, kultury i ekonomii, nie sposób jest nie mówić o nowych mediach, o technologii, bo to jest też bardzo istotna właśnie siła, która kształtuje społeczeństwo, która kształtuje także gospodarkę. I to się również wiąże z tym, że powstała, ale ona się dynamicznie rozwija, kategoria także technokultury. To nowe pokolenie, pokolenie określane jako pokolenie alfa, jako pokolenie także właśnie algorytmów, ponieważ
odbiór kultury coraz częściej jest także związany z wirtualizacją i nowymi mediami. Stąd w tytule jest także odniesienie do właśnie nowych mediów. Z jednej strony, mówiąc o związkach ekonomii i kultury, można odwołać się do paradygmatu rynkowego, paradygmatu neoliberalnego, w którym postrzega się sektor kreatywny, a jego rdzeniem właśnie jest kultura, przez pryzmat PKB, przez pryzmat udziału tego sektora w strukturze gospodarki. Można tutaj także oczywiście analizować skalę obrotów. Bada się w tym kontekście także to, jakie są wydatki konsumentów na dobra, usługi związane także z kulturą. To jest takie, powiedziałam, podejście bardzo, bardzo rozpowszechnione w literaturze. Ale ewolucja w tym się także właśnie wyraża, że coraz częściej postrzega się nawet nie tyle kulturę jako część gospodarki, co można by było postawić tezę, że gospodarka staje się częścią kultury, bo to przenikanie jest na bardzo różnych poziomach. Możemy tutaj także właśnie odnieść się do tego podejścia holistycznego, w którym ujmuje się kulturę jako pewien fundament społeczny, jako zasób ekonomiczny, ale też jako taki pewien czynnik, który sprawia, że rozwijają się także inne sfery na zasadzie oddziaływania mnożnikowego. Nawet można powiedzieć, że w kulturze 1 plus 1 zawsze równa się więcej niż 2, bo właśnie działa mnożnik. I ten mnożnik się wiąże właśnie z powiększeniem kapitału społecznego. Ten pozytywny wpływ kultury, kiedy mówimy o nie o dysfunkcjach, tylko właśnie mówimy o tym wymiarze konstruktywnym, pozytywnym, też się wiąże z tym, że udział w kulturze powinien się przekładać na rozwój społeczeństwa otwartego, które jest nieksenofobiczne, które podejmuje pewne wyzwania. Tutaj taką bardzo ważną kategorią będzie także poziom życia, jakość życia, ale też myślę, że niemniej właśnie istotna będzie w konsekwencji ta zdolność kraju, bo to gdyby też to przenieść na poziom makroekonomiczny, endogeniczna zdolność kraju do reagowania na pewne zmiany, które zachodzą pod wpływem czynników egzogenicznych. Także rozwój społeczno-gospodarczy, no immanentnie związany z jednej strony z udziałem w kulturze, ale też z rozwojem oferty, z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w zakresie dystrybucji, promocji, także edukacji kulturalnej. Dlatego właśnie wspomniałam o tym, że to przenikanie się kultury i ekonomii intensyfikuje się, ponieważ coraz szerzej też się definiuje kategorie kultury. Można tutaj się odwołać do klasyfikacji występującej w literaturze KEA i UNCTAD. KEA to przy Unii Europejskiej, UNCTAD to jako pewna instytucja w ramach ONZ. I tutaj właśnie badacze związani z tymi instytucjami podkreślają, że współczesny sektor kultury, przemysł kreatywny, bo też to się określa, to jest z jednej strony to, co zawsze było immanentnie związane z kulturą, czyli właśnie te rdzenne dziedziny sztuki, sztuki wizualne, widowiskowe, dziedzictwo kulturowe, ale tutaj też bardzo mocno na rosnącą rolę tego sektora w gospodarce wpływa rozwój przemysłów kultury, a w tym przemysłu filmowego, gier komputerowych, dzisiaj bardziej gier komputerowych niż przemysłu filmowego, to jest przemysł książki, ale też przemysły kreatywne związane z designem, z architekturą, z reklamą i przemysły pokrewne. Bardzo podobnie ujmują to także badacze zowiskowani właśnie wokół UNCTAD, więc tutaj widzimy taką pewną analogię. I jest taki opisywany też właśnie przykład efektu Bilbao, kiedy jedno muzeum, no muzeum powiedziałam dość mocno spektakularne, ale jednak to od nazwy tego właśnie Muzeum Guggenheima w Hiszpanii, nazwa tego efektu została wykreowana, ponieważ kultura także umożliwiała przechodzenie miejscom, miastom, regionom, krajom z tej ery przemysłowej w erę postprzemysłową. Dzisiaj mówimy, prawda, o przemyśle 4.0, ale zanim przemysł 4.0, to właśnie była kwestia związana z tym, że w momencie, kiedy powstawały pewne problemy związane z bezrobociem, kiedy właśnie ten tradycyjny przemysł w wielu częściach na świecie przestawał swoje funkcje dotychczasowe właśnie pełnić, to tym, co pozwalało te miejsca rewitalizować, to właśnie była sfera kultury. Bilbao było takim właśnie miastem spektakularnym, które zainwestowało w ten właśnie obiekt. Niemniej ważna od samych dzieł
jest także właśnie kwestia bryły architektury tego muzeum, która sprawiła, że turyści tym się zainteresowali i to miasto faktycznie, oczywiście to nie tylko instytucja kultury, nie tylko samo muzeum, infrastruktura, potem także restauracje, to jest ten właśnie mnożnik, dość powiedziałabym w sposób łatwy weszło w tą erę postindustrialną. Czyli sektor kreatywny ma to do siebie, że jest kategorią bardzo, powiedziałabym, taką różnorodną, złożoną wewnętrznie. Z jednej strony pod uwagę właśnie weźmiemy to, że w tej sferze działają instytucje kultury, które nie są na zysk nastawione, które mają swoje określone misje, zadania publiczne, także instytucje. Mamy także w tej sferze sektor non-profit, który się rozwija, no i instytucje, które działają dla zysku. Mamy tutaj także duże korporacje medialne, których przychody są niekiedy, powiedziałam, porównywalne z PKB kraju średniej wielkości. Czyli różnorodność i tutaj powiedziałabym podmiotów, ich form prawnych także, celów, zasad działania, no i też tego, w jaki sposób swoje cele osiągają. Ponieważ wspomniałam o technologii, o takiej pewnej też sile, która zmienia i konsumentów, także zmienia podejścia do kreowania oferty i dystrybucji, czy właśnie promocji, to warto chyba wskazać na właśnie efekt Baumola, że w sferze kultury to, że się pewne technologie wdraża, nie zawsze będzie szybciej, nie zawsze także będzie taniej, bo pewna opera, spektakl, koncert muszą wybrzmieć, więc może będzie wyższa jakość, natomiast niekoniecznie będzie to tak jak właśnie w fabryce, bo to jest ta specyfika tego właśnie sektora. No i to, co powiedziałabym też, tworzy tą specyfikę sektora kreatywnego, to różnorodność zachowań nabywców, ale też dość duża niepewność popytu, która w tej sferze występuje. Można mówić o kulturze w kontekście pewnej wartości samej sobie ważnej, wartości totelicznej, ale skoro tutaj też na tą perspektywę ekonomiczną zwracamy uwagę, to jednak staje się kultura pewną wartością instrumentalną, pewnym, powiemy sobie także, narzędziem zmian społecznych, pewnym narzędziem, które w sposób właściwy wykorzystywane przyniesie do rozwoju społeczno-gospodarczego, że to się zderza, powiedziałabym, to sakrum, ale też to takie podejście związane z instrumentalnym definiowaniem kultury. Myślę, że też ciekawe jest to, że kiedy mamy dwa dzieła, to one często właśnie powstają w ten oto sposób, że niekiedy niewielkie różnice w talencie osób, które tworzą, niewielkie różnice w tym talencie mogą prowadzić do nieporównywalnych efektów ekonomicznych. Tu jest ten właśnie już wpływ różnego rodzaju działań marketingowych, nowoczesnych koncepcji zarządzania i tego, że sfera kultury właśnie podlega ekonomizacji. Mimo że mówimy o pewnej właśnie kulturze, ulotności, pewnym sakrum dla niektórych, to te produkty sfery kultury, w szczególności dzięki prawom autorskim, mają pewną także trwałość zachowaną, zagwarantowaną także. No i technologie zmieniają także sytuację związaną z powstawaniem nowych pól, prawda, eksploatacji, co też pandemia przyspieszyła, bo bardzo wiele premier odbywało się, filmów odbywało się właśnie w internecie. Dzisiaj niektórzy dystrybutorzy też swoje strategie dość mocno modyfikują w kontekście postępującej wirtualizacji. Ta różnorodność dzieł, nie ma dwóch takich samych utworów w ramach danego gatunku, a także różnią się poszczególne utwory między gatunkami, do których są przypisywane. I myślę, że też takim pewnym właśnie przykładem, który obrazuje te intensyfujące się związki kultury i ekonomii, może być właśnie muzealnictwo. I tak się zmieniało myślenie o sztuce, tak, o muzealnictwie, to obrazuje też tą właśnie ewolucję w podchodzeniu do kultury. Gdy pod uwagę wziąć ten początek, tak, związany z tym pierwszym etapem rozwoju muzealnictwa, dominowało myślenie o muzeach jako o dziedzictwie kultury, tak, jako odbywanie się też do tożsamości narodowej. W dużej mierze akcentowano rolę ekspertów, wykwalifikowanych ekspertów. Zwiedzający był postrzegany jako puste naczynie, które można napełnić wiedzą. Czyli eksperci, dziedzictwo kultury, tożsamość narodowa, świadectwo, prawda, rozwoju ludzkości. No ale jednak to podejście ewoluowało. Już w latach 70. ubiegłego wieku akcenty zostały przeniesione ze zobowiązań wobec kolekcji na zobowiązania wobec społeczeństwa.
wyrażało się to właśnie w dużej mierze w powstawaniu nowych struktur w tychże, prawda, instytucjach kultury, gdzie takie funkcje, no fundamentalne, podstawowe funkcje, ważne, przechowywanie, badania, konserwacja, one, powiedziałabym, były uzupełniane właśnie poprzez także taką większą wrażliwość na odbiorcę i większą rolę edukacji, bo niekoniecznie odbiorca już był tym pustym naczyniem, które można napełnić wiedzą. Więc te akcenty, w tym się wyrażało to przenoszenie akcentów, że już nie myślano tylko o tym, który naucza, ale częściej o tym, który uczy się, prawda? Czyli właśnie o uczestniku kultury, o odbiorcy. Przełom XX-XXI wieku to kolejny, powiedziałam, sposób myślenia o muzealnictwie, pewna zmiana modelu także finansowania instytucji muzealnych, poszukiwanie różnych źródeł finansowania. Tutaj też się pojawia kategoria także konkurowania z różnymi, bardzo różnymi podmiotami, które do kategorii czasu wolnego są także zaliczane, ale też tym, co właśnie ten trzeci etap wyróżnia, to jest takie silne angażowanie uczestników, tak, budowanie pewnego zaangażowania. Więc wyraźnie widzimy, że to było takie przejście od ekspertów, od dzieł, od kolekcji na rzecz odbiorcy. I etap czwarty, określany mianem takiego muzeum, które jest współtworzone przez odbiorcę, który może pewne treści, także muzealne, współkreować. Z jednej strony właśnie jest to kwestia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale też, powiedziałabym, to się odbywa w przestrzeni nie tylko wirtualnej, także właśnie w przestrzeni wystawienniczej. Odchodzi się od muzeów eksponatów na rzecz muzeów narracyjnych, kiedy właśnie będzie ważna pewna opowieść, pewna także właśnie interakcja z użytkownikiem. Takim przykładem, powiedziałabym, jednego z muzeum narracyjnego, które już jako markę możemy traktować, może być Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy właśnie zarządzający tym muzeum podkreślają, że w momencie, kiedy pojawia się możliwość czy otrzymania, czy zakupienia powstańczej opaski, no to jest tak ważny eksponat, że musi być, ale jeżeli jest to kwestia na przykład kolejnego rodzaju broni, to niekoniecznie, prawda? Mówię tutaj właśnie o tych, nie są muzeum, które by miało tę litaria pokazywać. Ważna jest pewna właśnie opowieść. I to muzeum tak właśnie było budowane, ponieważ też wykorzystywano tutaj tą kreatywność, tą genezę kreatywności, która się opierała na angażowaniu nie tylko samych właśnie muzealników. Ale to, o czym właśnie wspomniałam, myślę, że jest w ogóle bardzo bliskie twórcom, bo dla mnie taką, powiedziałam, dosyć właśnie ważną książką, pokazującą też te właśnie związki, powiedziałabym, związki twórczości, ale z odbiorcami, ale właśnie z uczestnikami kultury, sztuka reżyserii, prawda? Tutaj książka dedykowana reżyserom, bo Hübner pisał w ten sposób, że reżyser musi umieć sterować emocjami widza, musi w sensie dosłownym i przenośnym usiąść na widowni i czuć publiczność, tak? Oddychać w rytmie jej oddechu. Tutaj nie będę tego odczytywała in extenso, ale kiedy właśnie pod uwagę weźmiemy bardzo wiele wręcz podręczników dotyczących czy sztuki operatorskiej, czy sztuki właśnie reżyserii, tam ten odbiorca bardzo wyraźnie jest eksponowany, ponieważ immanentnie, prawda, dzieło potrzebuje odbiorcy, twórca także potrzebuje odbiorcy, więc chyba nie ma pytania, czy w tej sferze implementować pewne podejścia, także marketingowe, nowoczesne koncepcje zarządzania, tylko raczej jest to pytanie, w jakim zakresie je implementować, jak je implementować, aby uwzględniać specyfikę i funkcje, które sfera kultury ma do spełnienia. Więc w takim, powiedziałabym, wymiarze bardzo takim podstawowym, też takim, powiedziałabym, bardziej modelu amerykańskim, no możemy uznać, że faktycznie powstaje oferta traktowana jako produkt i ona ma zaspokajać pewne potrzeby odbiorcy w rozumieniu aktualne potrzeby odbiorcy. I tutaj w ten model, prawda, wpisuje się także podejście do kinematografii z taką bardzo silną pozycją producenta, nie reżysera, tylko właśnie bardzo silną pozycją producenta, który także odbiera tego najważniejszego Oscara, tak, jeżeli chodzi o dzieła filmowe. I jest ten prymat rynku, można powiedzieć, że film jest postrzegany jako produkt. Film jest skierowany w szczególności do produkcji, jeżeli można z niego na przykład grę komputerową, prawda, potem wykreować, bo chodzi o te opowieści transmedialne. Natomiast Europa, gdzie jednak pod uwagę bierzemy
trochę inne tradycje, też trochę inną politykę kulturalną. Pod uwagę bierzemy również no, znaczący wpływ, powiedziałabym tutaj, mecenasu państwowego, mówię tu na przestrzeni wieków, to ewoluuje. To znaczy wpływ rynku jest również bardzo silny i nawet kinematografia stała się krewą producencką. No niemniej jednak tutaj ta rola marketingu w szczególności jest, powiedziałabym, postrzegana w ten oto sposób, żeby znaleźć dla niekiedy trudnych, awangardowych, niekoniecznie komercyjnych dzieł, znaleźć właśnie odbiorców. Więc zderzają się różne, powiedziałabym, perspektywy właśnie w sferze kultury i można zastanowić się nad tym, na ile może być użyteczne podejście klasyczne w marketingu, gdzie będzie chodziło faktycznie, prawda, o pozyskiwanie w dużej mierze nowych odbiorców. Jeżeli Polak chodzi do kina średnio raz w roku, tym mówię o statystykach sprzed pandemii, bo pandemia to mocno, powiedziałabym, zmieniła, no to jest tutaj wiele do zrobienia i to pytanie, prawda, czy to podejście klasyczne stosować, no jest właśnie związane z potrzebą poszukiwania także nowych odbiorców, ale udział w kulturze no chyba nie może być pewnym aktem jednorazowym, takim aktem incydentalnym. Będzie chodziło o pewne relacje, trwałe relacje, pewne sieci także właśnie relacji. No więc można szukać pewnych inspiracji w zarządzaniu sferą kultury, które są wpisane w paradygmat marketingu relacji. Myślę, że też nie musimy się tutaj do tego przekonywać, że podejście strategiczne jak najbardziej jest adekwatne dla zarządzania sferą kultury. Przy czym z takich wywiadów, które prowadziłam, pogłębionych wywiadów indywidualnych, wyraźnie wynikało, że ten, powiedziałabym, wymiar konkurencji jest zastępowany w sferze kultury częściej współpracą. To znaczy w biznesie też się coraz częściej mówi o różnego rodzaju koopetycjach, że można współpracując konkurować, konkurując współpracować. Nie chodzi o takie czyste, skrajne modele czystej współpracy, czystej właśnie konkurencji, ale bardzo często właśnie tutaj twórcy podkreślają, że to, że ktoś jest na przykład w muzeum, to potem także będzie w teatrze i to właśnie mapowanie, gdzie jest odbiorca, potem pozwala także właśnie tworzyć takie oferty, aby było to dla odbiorcy atrakcyjne. Więc myślę, że warto podkreślić tę kategorię współpracy czy też kompetycji, a mniej konkurencji. Potem oczywiście konkurencja także jest, ponieważ nie możemy w tym samym czasie być w kinie i na przykład na wystawie w muzeum, ale chodzi o pewne wykreowanie stylu życia i spędzenia wolnego czasu, w którym kultura staje się pewną wartością samą w sobie. To podejście związane ze strategicznym pojmowaniem sfery kultury bardzo mocno jest na rynku także właśnie kin widoczne. Gdy pod uwagę nawet wziąć przecież multipleksy, prawda, i kina studyjne, to one, powiedziałabym, są tak sformatowane i te jedne i te drugie, aby tej konkurencji właśnie wprost unikać. To widać czy na przykładzie repertuaru, czy też odnosząc się do samego kontekstu miejsca, o ile, prawda, multipleksy w dużej mierze jednak bazują na centrach handlowych, bazują także na hollywoodzkich superprodukcjach, blockbusterach, o tyle kina studyjne w większym stopniu są ukierunkowane na kino europejskie, na kino także właśnie artystyczne, no i tutaj bardziej kino postrzegane jako sztuka. Nie chodzi o to, żeby wartościować, nawet takie były realizowane właśnie badania w Wielkiej Brytanii i też właśnie w Stanach Zjednoczonych, które pokazywały, że gdyby zamknąć multipleksy, to odbiorcy z multipleksów nie przejdą do kin studyjnych. To jest zupełnie inny właśnie typ odbiorcy, co jest też jak gdyby istotne, że sama aranżacja w takim multipleksie, plakaty filmowe, prawda, ulotki dotyczą bieżącego repertuaru, a w kinie studyjnym właśnie podkreślają te artefakty, że także właśnie kino może być sztuką. I teraz to, co właśnie w podejściu semantycznym podkreśla się, że kiedy szukamy pewnych innowacji, no bo na rynku kin przecież nie muszą być tylko multipleksy i nie muszą być tylko kina studyjne, więc w podejściu semantycznym możemy pewne opozycje binarne zidentyfikować, po to, żeby zaprzeczyć tym opozycjom binarnym. I są właśnie przykłady kin, które są takimi studnymi multipleksami, czyli bazują na dużej przestrzeni, ale jednocześnie ten repertuar jest bardziej nastawiony na edukację, nastawiony także na, nie tylko na rozrywkę, krótko mówiąc. Tu jest taki właśnie przykład kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu, które funkcjonuje, Romana Gutka, który właśnie stworzył no właśnie kategorię tego studyjnego multiplexu. No w sferze kultury i obrót są wpisane doświadczenia, więc też od pewnego
od pewnego czasu lansowana, prawda, w marketingu koncepcja budowania doświadczeń, experience, jak najbardziej wpisuje się także, jak najbardziej także wpisuje się w tą kategorię sektora kreatywnego. Tu jest tylko takie ryzyko, aby to nie było eventem, prawda, żeby, bo to grozi takiemu rozwojowi kultury, która właśnie może być oparta na evencie. Raczej te pozytywne aspekty to jest wzrost kapitału symbolicznego, to jest także większa estetyka, wrażliwość na estetykę różnych działań podejmowanych nie tylko na etapie tworzenia, ale także komunikowania wartości i dostarczania. Tutaj jest bardzo, myślę, że bardzo wiele inspiracji. I to, co pisał Hibner, że musi reżyser usiąść na widowni i czuć rytm oddechu widowni, bo te wrażenia, te doświadczenia, te doznania, one mają być angażujące, one mają być urzekające. Oczywiście one mogą także wywoływać bardzo, powiedziałabym, pewne trudne tematy, do refleksji skłaniać, ale nie powinny być to doświadczenia, które będą niepamiętane, czy będą właśnie rozpraszane. I nie jest to takie wcale, powiedziałabym, proste, ale nawet odnosząc się do na przykład parków Disneya, to tam jest dookreślone, w jakim tempie mają topić się lody, jeżeli ktoś kupuje, prawda, taki produkt właśnie spożywczy, zwiedzając te różne właśnie atrakcje. Także ta koncepcja jak najbardziej adekwatna dla sfery kultury. Profesor Leszek Grzebiński stworzył taką kategorię systemowego produktu. Pisał o swoich właśnie pracach, swoich dziełach o bankowości, o finansowych produktach, które są systemowe, ale możemy też to właśnie implementować na grunt sfery kultury. Tutaj festiwal z Poznania się wywodzący, Transatlantyk, stworzony przez Jana P. Kaczmarka, zdobywcę Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, ale właściwie każdy festiwal możemy opisać jako produkt systemowy, bo jednak nie jest to jedno wydarzenie, a jest to pewien program, który ma swój początek, ma swoją dynamikę, ma swój koniec. No, festiwale budują marki. Te marki tworzą zarówno twórcy zaangażowani, jury festiwalowe, te atrybuty festiwalu jako systemowego produktu głównie z tym się wiążą, że uczestnik może zaspokoić nie jedną potrzebę, a całe spektrum, prawda, potrzeb poznawczych, estetyczno-edukacyjnych, ale także rozrywki, może też pewne umiejętności także właśnie rozwijać. Tak, lokalność, z jednej strony festiwale zakorzenione w określonym miejscu, a z drugiej strony mające także właśnie wymiar międzynarodowy. Sieciowość jako atrybut systemowego produktu jak najbardziej, ponieważ trudno stworzyć festiwal bez relacji z twórcami, uczestnikami kultury, mediami, władzami miasta, sponsorami także, więc tutaj ta kategoria sieciowości bardzo określa to, jak funkcjonują współczesne instytucje kultury. Innowacyjny charakter, no i to, że zarządzanie systemowym produktem jest oparte na wiedzy, w przypadku sfery kultury jest to także właśnie adekwatnym. Ponieważ wyzwania współczesności są bardzo różne, ale się też one ściśle jednak wiążą z rozwojem zrównoważonym, także z kategorią ekologizacji, dbałości o środowisko. I tutaj właśnie sfera kultury ma bardzo wiele do zrobienia i podejmuje te wyzwania. Przecież dzisiaj ta kategoria green produkcji, zielonej produkcji filmowej jest, powiedziałabym, pewnym standardem, na którym pochylają się właśnie twórcy. I te związki zarządzania instytucjami kultury w kontekście zrównoważonego rozwoju wyrażają się w wprowadzaniu do misji właśnie wartości związanych z jednej strony z edukowaniem, prawda, z budowaniem pewnych wrażliwości na środowisko naturalne, a też właśnie będzie bardzo ważna kwestia, aby zmniejszać wykluczenie kulturalne, aby zmniejszać te dystanse, dysproporcje, które występują na świecie. To jest także tworzenie wystaw, tworzenie, powiedziałem, w ogóle dzieł, które pokazują degradację środowiska naturalnego. To jest także edukowanie, to jest także kwestia promocji. Musi być to realizowane w sposób, powiedziałabym, bardzo mocno zintegrowany, w sposób holistyczny. Coraz więcej muzeów w momencie, w którym tworzy kolejną wystawę, to materiał, który służył do promocji jednej wystawy, jest wykorzystywany w ramach recyklingu do kolejnych także właśnie działań. Więc tutaj ta wrażliwość twórców także, myślę, że jest takim czynnikiem stymulującym implementowanie na różnych poziomach kategorii zrównoważonego rozwoju. Ekonomizacja kultury i kulturyzacja ekonomii, ale też marketing terytorialny, ponieważ promocja przez kulturę. Trudno by było także właśnie mówić o mieście, o regionie
z ominięciem funkcji kulturalnej jako pewnym subprodukcie produktu terytorialnego, który jest ważny i dla mieszkańców, i dla turystów, ale też dla inwestorów, którzy niekiedy w swoich strategiach pod uwagę także właśnie biorą te miękkie aspekty, nie tylko koszt pozyskania siły roboczej, nie tylko ulgi na przykład podatkowe, ale właśnie to, na ile dane miasto oferuje atrakcyjną ofertę kulturalną i ta komunikacja przez kulturę. Tutaj właśnie chciałabym się odnieść w szczególności do turystyki kulturowej, która pomijając czas, w którym my jesteśmy, prawda, czas pandemii, ale to, co rozwija się w turystyce, to właśnie to podejście soft, to podejście, które wiąże się z wyjazdami, których jest może właśnie więcej w ciągu roku, które są, powiedziałabym, często właśnie krótsze, ale już nie chodzi o takie zaliczanie, tak, pewnych właśnie atrakcji, ale poznawanie mieszkańców, poznawanie stylu życia, także właśnie mieszkańców, i to wymaga pewnego przygotowania do podróży, więc takie podejście, powiedziałabym, właśnie hard zastępowany takim podejściem związanym właśnie z turystyką kulturalną. I tutaj Niemcy są świetnym przykładem, ponieważ właśnie regiony, tak, landy niemieckie już wiele lat temu tworzyły swoje fundusze filmowe. W Polsce regiony też tworzą fundusze filmowe. I co właśnie jest bardzo charakterystyczne, że te fundusze filmowe przyjmują rolę producentów. Oni często zaczynają się występować już nie tylko w roli sponsora, tylko w roli koproducenta, który ma coraz większy wpływ na przebieg produkcji filmowej, na promocję filmu, na dystrybucję filmu. I według regulaminów tychże właśnie funduszy filmowych jest bardzo istotny związek filmu, ma być istotny związek filmu z regionem. Jest dofinansowywany ten film, który ten związek ukazuje, czy przez temat, ale też na przykład przez miejsce realizacji, no bo jeżeli ekipa filmowa przez na przykład 60 dni, prawda, w danym regionie jest zakwaterowana, powstają dekoracje z materiałów z danego regionu, które budują także mieszkańcy danego regionu, to tutaj to, że fundusz dofinansowuje, to potem część tych środków zostaje w danym regionie. No i pod uwagę oczywiście tutaj też trzeba wziąć kwestię dotyczącą potem pokazania tego miejsca, tego miasta, tego regionu, kraju także, poprzez właśnie film, więc ukazywanie miejsc, budowli, zabytków. To nie jest przypadek, że niekiedy bohaterowie jeżdżą rowerami, a nie samochodami, bo można bardziej pokazać walory danego miejsca. Tutaj przykłady. Łódzki Fundusz Filmowy, dość, powiedziałabym, dynamicznie działający, i tutaj filmy, które współfinansował Łódzki Fundusz Filmowy. Różne to są, powiedziałabym, filmy i fabularne, i dokumentalne, i animowane. Dolnośląski Fundusz Filmowy też dość, powiedziałabym, prężnie działający, wspierający takie akurat filmy, które potem dostawały bardzo dobre opinie recenzentów, ale także wiele nagród na różnego rodzaju także właśnie festiwalach. Więc myślę, że to jest ten właśnie kolejny przykład na to, że z jednej strony możemy na to spojrzeć z perspektywy marketingu terytorialnego, ale też właśnie szerzej w kontekście tworzenia pewnych funduszy dedykowanych tutaj akurat kinematografii. Te korzyści wizerunkowe to korzyści związane z doniesieniami medialnymi, ale też ważne korzyści dla świata kultury, który czuje w tym momencie pewnie nie tylko wsparcie finansowe, ale taką dobrą atmosferę, że są te ekipy oczekiwane w tych właśnie miejscach, a turyści mogą w większym stopniu swoje potrzeby zaspokajać w zakresie kultury, rekreacji, rozrywki. Powstają także szlaki, prawda, którymi można zwiedzać w inny sposób określone miejsca. Ta atrakcyjność city placement właśnie wiąże się z tym wiarygodnością tego przekazu, bo widz docenia to, że to miejsce jest właśnie pokazane, nie drażni go to, tak jak niekiedy zbyt wprost ulokowany materialne dobro, samochód na przykład, czy komputer, bo to jest tak naturalnie wpisane właśnie w scenariusz. Zresztą dobre lokowanie musi się rozpocząć na etapie pracy nad scenariuszem, bo wtedy można to w sposób, powiedziałabym, subtelny właśnie zrealizować. No i tutaj niektórzy traktują, że tą klasyczną reklamę dzisiaj zastępuje city placement, że niekiedy odbiorca myśli, prawda, kategoriami, że w tym właśnie mieście kręcono mój ulubiony film, ale to może być także książka, to może być także
To nie musi być tylko film. Są w Warszawie przecież takie realizowane wycieczki śladami na przykład bohaterów powieści Tyrmanda. Więc różne powstają właśnie oblicza miast filmowe, literackie, oblicza miast zamiast tradycyjne. To jest ten duży potencjał właśnie sfery kultury w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Tutaj przykłady, takim powiedziałem reżyserem właśnie, który bardzo mocno różne miasta pokazuje i nawet nie rozpoczyna prac nad filmem, zanim dane miasto nie zaprosi artysty, ale też tego wsparcia finansowego nie zapewni, jest właśnie Woody Allen. Gdy pod uwagę wziąć film o północy w Paryżu, to w istocie tam głównym bohaterem jest Paryż. I co znamienne, to właśnie reżyser prosił, żeby wyzbierać wszystkie papierki w tych miejscach, gdzie były zdjęcia, bo chciał komunikować, ale to był wymiar artystyczny, że w Paryżu jestem turystą i podkreślał, że on pokazuje miejsca, w których jest turystą zupełnie inaczej niż na przykład Nowy Jork, prawda, z którym czuję się związany w sposób, powiedziałabym, no nieturystyczny właśnie. Więc to nam pokazuje, że różne działania także marketingowe nie muszą zabijać kultury, wręcz odwrotnie, właśnie mogą sprawiać, że pewne artystyczne wymiary mogą silniej wybrzmieć. Nowa Zelandia jest też takim przykładem kraju, który budował swoją markę na podstawie ekranizacji powieści Tolkiena. Także tutaj można by bardzo wiele różnych odniesień wskazywać. Więc z jednej strony tutaj celem mojego właśnie wystąpienia była ta kwestia pokazująca te związki ekonomii i kultury i to, jak to podejście do sfery kultury zmienia się pod wpływem nowoczesnych koncepcji zarządzania, ale skoro sfera kultury nie można o uczestnictwie w kulturze także tutaj nie powiedzieć, to jest oczywiście kategorią bardzo złożoną, wielowymiarową, że wbrew pozorom na przykład czynnik ekonomiczny, wysokie ceny biletów w relacji do dochodów, to jest, powiedziałabym, pewna bariera, ale w momencie dopiero takim, kiedy ktoś odczuwa potrzebę, a że jednak tą pierwotną barierą udziału w kulturze jest brak potrzeb. Dopiero potem się ujawniają inne, prawda, bariery, w tym na przykład bariera związana z dostępnością ekonomiczną, czy też na przykład dostępnością w wymiarze takim choćby terytorialnym. Odbiór kultury jako bardzo złożony proces, który różnie może przebiegać, może być bardzo głęboki, może bardzo być płytki, może być to tylko postrzeganie zmysłowe, ale może to także postrzeganie zmysłowe, któremu jednak towarzyszy odczytanie dzieła, pewne estetyczne przeżycie, ocena tego dzieła, także jego interpretacja, no i ten najgłębszy wpływ, kiedy dane dzieło zmienia sposób myślenia o świecie, zmienia sposób myślenia o ludziach, na postawy i zachowania, prawda, odbiorców wpływa. Nie wszystkie dzieła ten głęboki wpływ wywierają, ale to jest, powiedziałabym, ich celem. I tu jest też takie pytanie, też często stawiane właśnie w literaturze przedmiotu, czy są granice interpretacji dzieła, bo z jednej strony mówimy o twórcy, o swobodzie twórcy, ale też pewną swobodę jednak ma odbiorca, także ma tą swobodę w zakresie właśnie tego, jak on dane dzieło odczytuje, jak on też to dzieło interpretuje. I tutaj, zresztą tak na marginesie chcę tutaj właśnie podkreślić, że jeżeli dane dzieło jest na początku postrzegane jako mało atrakcyjne, to często może wynikać z faktu, że jest to dzieło trudne i w związku z tym odrzucane. Natomiast jeżeli ktoś ma styczność z tym dziełem, niech to będzie obraz, prawda, wiersz, właśnie film po raz drugi, po raz trzeci i zaczyna to dzieło doceniać, to są, powiedziałabym, często właśnie dzieła, które przetrwały próbę czasu, które do tego kanonu, prawda, kultury właśnie weszły, były jako przełomowe, nawet niekiedy właśnie uznane. Gorzej, jeżeli dzieło przy pierwszym kontakcie jest uznawane jako bardzo atrakcyjne przez odbiorcę, a przy kolejnym, prawda, sam się dziwi odbiorca, że tak wysoko je ocenił. I właśnie często te produkty, które są na rozrywkę zdefiniowane, one są postrzegane przy takim pierwszym kontakcie, że są dla odbiorcy atrakcyjne, ale potem już niekoniecznie to ta refleksja, powiedziałabym, się właśnie powtarza. I teraz wracając do tego pytania, czy są te granice interpretacji dzieła.
Trudno jest przyjąć taką tezę, że właściwie jest brak tych granic, prawda? Bo takie, powiedziałabym, ujęcie kwestionowałoby kulturę jako pewne wyobrażenie zbiorowe, jako również, powiedziałabym, jako również tą funkcję by odbierało kulturze, funkcję komunikacyjną i właśnie tą, że kultura i udział w kulturze też służy budowaniu i trwaniu tych właśnie więzi społecznych. Więc tą tezę trudno by było przyjąć z uwagi w szczególności na tą właśnie funkcję komunikacyjną kultury. Ale trudno jest też przyjąć drugie skrajne podejście, że jest jakiś jeden, prawda, mit jednego właściwego znaczenia, prawda, zgodnie z którym odbiorcy nie mają tej swobody interpretacji. I to akurat powiedziałabym, jest bardzo mocno argumentowane tym, że niekiedy to samo dzieło jest w różny sposób odbierane. W zależności od tego właśnie, w jakim jest nastroju odbiorca, jakie ma przeżycia, prawda? Więc to samo dzieło, ten sam odbiorca bardzo właśnie różnie odbiera. Bo kompetencje kulturowe mogą być rozwijane, ale mogą być także redukowane, mogą być także właśnie tracone. Więc teza, że odbiorcy mogą tworzyć dowolne znaczenia, prawda, też pozbawiałoby dzieło autonomii, bo jednak jest ten twórca, który koduje, tak, pewne wartości. Więc wydaje się, że rzucenie mitu jednego właściwego znaczenia danego dziełu nie oznacza, że automatycznie możemy przyjąć opcję o takiej pełnej dowolności, tak, dekodowania symboli związanych z dziełem. To jest to właśnie pytanie, jakie są te granice tej interpretacji. Te granice są, prawda? Nieraz one są, powiedziałabym, bardzo wąsko, nieraz bardzo właśnie szeroko definiowane. Władysław Szczemiński, artysta, któremu Andrzej Wajda poświęcił swój ostatni film zresztą, pisał w swojej, prawda, pracy teorii widzenia, że widzenie to nie jest tylko bierny odbiór doznań wzrokowych. Otrzymane doznania poddajemy analizie myślowej. Konfrontujemy je z pewnymi wycinkami rzeczywistości. Wyjaśniamy sens, no i powstające w ten sposób pewne związki i przyczyny. I podkreśla, że w procesie widzenia nie jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz co sobie człowiek uświadamia ze swojego widzenia. To jest to właśnie, powiedziałabym, takie podsumowanie tego, że odbór kultury to nie jest tylko właśnie postrzeganie zmysłowe. Zauważmy również, że sam wizerunek artysty, bardzo powiedziałabym, uwarunkowany wielowymiarowo, artysta ma wiele możliwości, aby swoją tożsamość, prawda, wyrazić przez dzieła przede wszystkim, przez to, jaką dziedzinę sztuki reprezentuje, jakie role pełni. Te wymiary, powiedziałabym, związane z jego wyglądem, do pewnego stopnia też mają znaczenie. Inaczej, kiedy myślimy o na przykład muzykach rockowych, inaczej, kiedy pod uwagę właśnie, ty nie mówię jakimi schematami, bo od tego bym bardzo chciała oczywiście zawsze uciekać, ale jednak inaczej, prawda, postrzegamy na przykład właśnie muzyków rockowych, inaczej muzyków, którzy występują w filharmonii. No i kwestia związana z wywiadami, związana z tym, czy występują w reklamach, czy nie występują, czy angażują się w życie polityczne, społeczne, czy nie, prawda? Tutaj mają wiele możliwości, aby swoją tożsamość wyrażać, oprócz samych dzieł. Natomiast na postrzeganie artysty, no powiedziałabym, oprócz tego, co jest po stronie, prawda, artysty, na co do pewnego stopnia ma wpływ, jest kwestia związana z odbiorcą. Jakie ma kompetencje, prawda, a też publiczność świadczy o artyście, jaka to jest grupa, prawda, nagrody w ekonomii prestiżu, przecież są wyliczane wartości nagród, że w przypadku nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej nominacja do Oscara, nominacja, prawda, wystarczy, aby film osiągnął sukces ekonomiczny, nominacja. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład nagrody Grammy, nominacja nie wystarczy, czyli nagroda nagrodzie nierówna. Tutaj dużo by można było także mówić o mitach na temat artystów, prawda, które właśnie występują, o zainteresowaniu mediów danym artystą, więc jest to, powiedziałam, kwestia bardzo, bardzo, powiedziałam, złożona właśnie wewnętrznie. I skoro tutaj wspominam o konsumencie i jego zachowaniach, to tutaj profesorowie, zresztą pan profesor Pańczur Anończyk-Marto, pan profesor Henryk Mruk, pan profesor Bogdan Mróz, dużo, ja się zawsze tymi książkami bardzo mocno inspirowałam, na nich także wzorowałam, o konsumpcji, która podlega dematerializacji, serwisyzacji, homogenizacji, heterogenizacji. To wszystko właśnie bardzo mocno, te tendencje nowej konsumpcji, one są bardzo właśnie w sferze kultury widoczne, choćby wirtualizacja, prosumpcja. Jak w kulturze, właśnie w kulturze w soczewce widać te procesy nowej konsumpcji, te bańki internetowe, prawda, więc z jednej strony wielość, nisze, a z drugiej strony właśnie kwestia związana z funkcjonowaniem
doświadczeniem w pewnych takich enklawach, no właśnie także właśnie bańkach internetowych. To bardzo, bardzo powiedziałam, bardzo to wybrzmiewa, te nowe procesy konsumpcji właśnie w kontekście zachowań konsumentów. I tutaj do wirtualizacji już przechodząc, to jest ta właśnie kwestia tej dzisiaj takiej pewnej presji czasu, tego czasu momentalnego, tej opcji one click, że w serwisie YouTube, jeden serwis internetowy, w każdej minucie jest przesyłany 400 godzin kontentu, że w zasadzie nawet niektórzy mówią, że my żyjemy w kulturze nadmiaru, że już dawno umarł człowiek, który mógł wszystko przeczytać, zobaczyć, prawda, obejrzeć. To jest dzisiaj niemożliwe, skoro w przeciągu jednej minuty 400 godzin kontentu jest przez jeden kanał przesyłanych. Bogdan Jung podkreśla właśnie, że ten wpływ nowych mediów też jest bardzo, powiedziałam, widoczny w kontekście tradycyjnych mediów, jeżeli telewizję uznamy za medium tradycyjne. Gdybyśmy porównali taki program typu talk show, prawda, w wielkim oczywiście skrócie, pojęcie modernistyczne z postmodernistycznym. Kiedyś te programy, długie rozmowy, ważny jest sam rozmówca, wyjątkowość, elitarność rozmowy. Dzisiaj, znowuż nie wartościując, prawda, bo te postmodernistyczne mają też bardzo wiele pozytywnych wymiarów, ale wpisane jest w to, powiedziałabym, to, że prowadzący w sposób bardzo, powiedziałabym, często lakoniczny poszczególne zagadnienia. To jest wpisane w scenariusz, prawda? Wpisane to jest właśnie scenariusz. Zresztą pierwszy produkt postmodernistyczny to był produkt w polskich realiach, MDM, Man do Materny, Materna do Mana, prawda? Potem były programy Jagielskiego, potem były także i są programy Wojewódzkiego, gdzie właśnie jest wpisana kategoria tej zmienności tematu, prawda? Zaproszonych gości, że nie może być tylko jeden właśnie zaproszony rozmówca, musi być dwóch, prawda, bo widz się szybko nudzi. Język może być bardziej kolokwialny, tak, tutaj w tym przypadku tego produktu modernistycznego był ten język bardziej taki, nawet niekiedy powiedziałabym, może sztuczny, tak, ale jednocześnie on był taki bardzo fachowy, nawet niekiedy hermetyczny, prawda, ważny był rozmówca, ważny był temat, nastrój powagi i nie było publiczności. Nawet nie chodziło o technologię, tylko chodziło o to, że no trudno byłoby, aby właśnie publiczność to komentowała, skoro to był autorytet zaproszony do tego typu programu. Natomiast dzisiaj różne, prawda, są osoby zapraszane i te wybitne, i te wyjątkowe, i te będące na początku swojej drogi zawodowej. Udział publiczności jest czymś, powiedziałabym, coraz bardziej także właśnie naturalnym. Oczywiście, że tutaj też nie chodzi o jakieś takie, powiedziałabym, skrajne ujęcia, bo można znaleźć wiele produktów, które są bliższe, prawda, jednemu bądź drugiemu modelowi, ale ta presja czasu bardzo właśnie jest widoczna, co wynika z technologii, prawda, i tej kategorii, którą określamy mianem technologicznego determinizmu. Zmieniają się także kody dotyczące samego artysty. Pomyślmy sobie taki pod uwagę wziąć też podejście semiotyczne, te dawne kody zdualne dominujące dzisiaj i kody właśnie przyszłości. Kiedyś jaki był kod dominujący? No, że artysta to jest mistrz, prawda? To jest geniusz, to jest uczony. No na to Da Vinci na przykład. Dzisiaj dominujące kody, artyści jako intelektualiści, którzy pokazują pewne wyzwania współczesności, ale artyści także jako personaliści. Mówi się o tym, że akt twórczy podlega depersonalizacji. Wąskie zawody wchodzą, prawda? Coraz dłuższe napisy końcowe na filmach, bo wąskie zawody, prawda? Eksperci od takich efektów na przykład. No ale też coraz częściej w tym mainstreamie są także twórcy youtuberzy, prawda? Zresztą bardzo też często angażujący do swoich prac zwanych montażystów. Oni bardzo się mocno profesjonalizują. No i pytanie o te kody przyszłości, o te kody właśnie emergentne. Być może sztuczna inteligencja, być może coraz więcej styków tych, powiedziano, związań cyfrowych i tradycyjnych, a być może dla niektórych odchodzenie od pewnych eksperymentów technologicznych. To tutaj czas pokaże, prawda? Z jednej strony jest ta technokultura, ona się bardzo mocno intensyfikuje, natomiast niektórzy traktują, że te rdzenne, te czyste, powiedziałabym, formy sztuki, one będą właśnie bardzo mocno powracały, będą właśnie bardzo mocno wybrzmiewały. Umberto Eco opisał, że malarstwo nie umarło, kiedy pojawiła się
fotografia i właściwie jak się nazywa rozwój kultury i tą ewolucję, prawda? Bo w kulturze jest prawo ciągłości zmiany. Na tym ta właśnie ewolucja polega. Film powstał, kiedy połączono obraz z ruchem i z muzyką. Więc myślę, że tutaj ta przyszłość też jest, powiedziałabym, związana z technologią bardzo silnie, ale też z taką, powiedziałabym, takim też pewnym powrotem do tych bardzo, powiedziałabym, czystych form sztuki. Dużo też zmieniła pandemia, no i też taki dynamiczny rozwój platform streamingowych. On się oczywiście rozpoczął przed pandemią, ale zintensyfikował się w tych ostatnich właśnie latach. To są, powiedziałabym, firmy bardzo, bardzo, powiedziałabym, właśnie zarządzane. Firmy, które mają dostęp do megabajtów danych o klientach, które mają nowoczesne modele biznesu. I to nie jest przypadek, prawda, że właśnie Netflix, który początkowo był firmą, która wypożyczała filmy w formie VHS, prawda, zmaterializowane, stał się platformą dystrybucyjną, a dzisiaj jest producentem filmowym. W związku z tym to jest ten rozwój tego modelu biznesu, że bardzo mocno te procesy są przez nich standaryzowane, że w momencie, kiedy potrzebowali mieć w swoim portfolio film oscarowy, to kiedy zderzyły się na tej krótkiej liście, prawda, w walce Oscara, filmy nawet Przyjaciół, to był film Roma i film Pawlikowskiego Zimna Wojna, to za Romą i za promocję oscarową, za dystrybucję także odpowiadał Netflix, a za film Pawlikowskiego Amazon. I tutaj eksperci rynku filmowego podkreślali, że to jest niemożliwe, żeby w takim właśnie, powiedziałabym, starciu Pawlikowski i jego film otrzymał Oscara, bo Roma była tak mocno intensywnie promowana, że na samą krótką oscarową promocję wydano 27 milionów dolarów, a produkcja kosztowała 15, więc prawie dwukrotnie tą krótką promocję wydał, prawda, właśnie Netflix. To jest ten właśnie przejaw tego, że kultura podlega ekonomizacji. Amazon wtedy nie potrzebował filmu oscarowego tak mocno. Tutaj oczywiście nie jestem filmoznawcą, więc nie porównuję tutaj tych filmów, bo oba bardzo piękne i Roma bardzo pięknym filmem jest, ale tutaj mówię właśnie w wymiarze mocno związanym właśnie z mechanizmami rynkowymi, z ekonomią także. I tutaj już kończąc, chciałabym tu na chwilę też się odnieść do takich wyników badań, które prowadziłam właśnie w ramach szkoły filmowej, z którą współpracuję. Tam jest takie laboratorium nowych form i technologii narracji. Tam powstają głównie, powiedziałabym, filmy związane właśnie z taką implementacją na przykład VR-u, ale jest tam też takie właśnie miejsce na prowadzenie badań. Ja tam prowadziłam właśnie badania w ostatnich latach. Zarówno wśród tych, którzy uczestniczą w kulturze, to były badania wśród internautów realizowane w 2020 roku i 2021 roku, ale też wśród tych, którzy ofertę kreują, dystrybują, promują, byli to dyrektorzy naczelni, dyrektorzy artystyczni, ale kierownicy działów marketingu, kierownicy także działu sprzedaży, właściciele instytucji kultury. Tutaj tych wywiadów telefonicznych Kati było 321. I takie tylko pewne właśnie wyimki z badań, właśnie pokazujące to, że jeżeli chodzi o pewne grupy priorytetowe, które są dla sfery kultury no, najistotniejsze, skoro priorytetowe, to proszę zauważyć, że odbiorcy, prawda, na drugim miejscu, ale znacząca różnica, pracownicy tej sfery, tej właśnie sfery. Są oni częściej wskazywani właśnie jako ta grupa mająca duże też znaczenie, ale wskazywana na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o pewne priorytety w zarządzaniu instytucjami kultury, to budowanie długotrwałych relacji z odbiorcami, ale jednocześnie zdobywanie nowych odbiorców. Co drugi wskazuje na potrzebę dbałości o wysoką jakość artystyczną oferty, ale co jest znamienne w kontekście technologii, co trzeci, 33% badanych pracowników sfery kultury podkreśla, że jest też ważne zwiększenie obecności instytucji kultury w internecie. Ta technologia, powiedziałabym, bardzo tutaj wybrzmiała, ponieważ na pytanie o umiejętności, które wymagają rozwinięcia, proszę też zauważyć, że na drugim miejscu, prawda, jednocześnie też co drugi respondent wskazywał na potrzebę rozwijania umiejętności dotyczących wykorzystywania nowych technologii do
do promocji dzieł, tak, do promocji właśnie dzieł, że może takie umiejętności, jak na przykład komunikowanie się w językach obcych, w większym stopniu instytucje kultury uważają, że ich pracownicy te umiejętności posiadają. Technologia tutaj była na drugim miejscu, tak, i też co drugi na nią właśnie wskazywał. Zestawiając te opinie z opiniami uczestników kultury, to z jednej strony jest konsument przebodźcowany, ma to poczucie, prawda, że nie wie wszystkiego, nie przeczyta, nie zobaczy, nie obejrzy, jednocześnie uważa 43% z nich, że promocja w internecie powinna się zwiększać, ponieważ w sferze kultury można obserwować różne modele udziału w kulturze, ale też ten, powiedziałabym, model ROPO i odwróconego ROPO. Że bardzo znacząco, co tak naprawdę 40% przed zakupem dobra kultury poszukuje opinii ważonych w internecie i kupuje produkty online, prawda? 23% wskazuje na to, że poszukuje informacji w świecie rzeczywistym, a kupuje drogą internetową, tak jak wspomniałam, prawda? Efekt odwróconego, także właśnie ROPO. I efekt ROPO, 29% wskazuje, że szuka w sieci informacji, ale kupuje w klasycznym punkcie sprzedaży. Zestawiając opinie uczestników kultury z opiniami osób pracujących w tej sferze, można pewne różnice zauważyć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o media społecznościowe i pewne cele ich wykorzystania, to tutaj, co jest jak gdyby znamienne, że zarządzający sferą kultury podkreślają, że dla nich media społecznościowe to jest kreowanie wizerunku. Po to wykorzystują, prawda, media społecznościowe. Uczestnik kultury w większym stopniu oczekuje, że media społecznościowe mogą być też pewną, powiedziałam, platformą, która służy poszukiwaniu pomysłów na to, jakie zmiany w ofercie wprowadzać. No i teraz skoro technokultura, skoro właśnie kategoria sztucznej inteligencji, tutaj warto podkreślić, że na gruncie prawa autorskiego twórcą jest człowiek, tak? Twórcą właśnie jest człowiek i że wielu twórców, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję w swojej pracy, na przykład w montażu, no jednak podkreśla, że warto bronić tego statusu, że pewne eksperymenty są oczywiście, powiedziałabym, potrzebne i może być to, powiedziałabym, bardzo także i poznawcze, i artystycznie ciekawe, ale, i to się dokonuje oczywiście, ale jednocześnie status twórcy w sensie właśnie prawnym. I ta rola przypisywana sztucznej inteligencji, to wyraźnie widać, że jako ten, który wydaje pewne zalecenia, pewne sugestie, gdyby do tych modeli, prawda, z literatury znanych się właśnie odnieść. Że raczej nie ma, powiedziałabym, tutaj takiej wizji rozwiniętej, żeby sztuczna inteligencja była decydentem, przejmowała tutaj, prawda, właśnie rolę twórcy. Co nie oznacza, że obrazy wystawiane na aukcjach przez sztuczną inteligencję tworzone nie są nabywane, prawda? Są nabywane i nawet wysokie ceny właśnie osiągają. Ale tutaj ten świat sztuki, świat kultury, który brał udział w tych badaniach, jednak widzi rolę sztucznej inteligencji jako swego rodzaju doradcy, prawda? Doradcy, ewentualnie jako taki swoisty outsourcing. I te czynniki, które sprawiają, że rozwój kultury w przyszłości będzie się dokonywał, to tutaj widzimy, że na pierwszym miejscu podwyższenie jakości oferty instytucji kultury, wzrost współpracy, ale też, prawda, ta sama wartość przypisywana wykorzystywaniu nowych technologii do promocji kultury. To były opinie uczestników kultury. I tutaj, żeby nie przedłużać, też właśnie chciałam podkreślić, że pandemia przyspieszyła tą wirtualizację średnio o 7 lat. To właśnie bardzo wyraźnie widać w sferze kultury, że instytucje kultury podejmowały, prawda, także w kontekście lockdownów, wiele wysiłku, żeby relacje z uczestnikami kultury utrzymać. Takim najczęściej poszukiwanym słowem w tych pierwszych miesiącach pandemii to była dżuma, prawda, nawiązanie do powieści Alberta Camus i też książką najczęściej właśnie kupowaną, bo strach, bo lęk, bo obawy. I tu sfera kultury ma zawsze wiele do zrobienia właśnie w tej sprawie. I ważne jest też to, że ta hybrydowość dzisiaj chyba pozostaje, że dzisiaj właśnie wiele festiwali w takim też właśnie wymiarze hybrydowym działa, bo dzięki temu można pozyskać nowych, nie tylko utrzymać tą relację z tymi, którzy nie że zamiast, bo to nie jest to samo, ale też pozyskiwać tych, którzy nie mogliby w sposób właśnie klasyczny, tradycyjny uczestniczyć w danym właśnie wydarzeniu.
Tylko 41 badanych podmiotów nie zwiększyło działań w internecie, ale głównie dlatego, bo już byli bardzo aktywni z tych 321, którzy właśnie wzięli udział w badaniu. Doświadczenia są pozytywne. Znaczący odsetek ocenia pozytywnie, ponieważ utrwalił więź, co prawie trzęsień z drugi wskazuje, że też do nowych odbiorców dotarł. I po zakończeniu pandemii, zdaniem badanych, będzie się rola internetu jeszcze zwiększała. Na to wskazuje co drugi. Czy ta technokultura jest takim pewnym, powiedziałabym tutaj, także właśnie paradygmatem. I ostatnia kwestia, jakie są pewne opinie zarówno tych, którzy pracują w sferze kultury, jak i tych, którzy są po stronie uczestników kultury, konsekwencje dotyczące rozwoju internetu dla sfery kultury. Czy się upowszechnia kult amatora, prawda? Czy się upowszechnia, bo każdy może być twórcą, bo każdy może umieścić film, prawda? Choćby właśnie w internecie. Nie trzeba dzisiaj kończyć szkół artystycznych, aby być twórcą. Czy się ten kult amatora upowszechnia? Ta opinia, może nie jest to znacząca różnica, ale jednak powiedziałabym bliższa instytucjom kultury, tak? Bliższa instytucjom kultury. Teraz czy platformy streamingowe zastępują telewizję? Tutaj właśnie wyraźnie widać, że chociaż powiedziałam, mam świadomość tego, że malarstwo nie umarło, też to powiedziałam na przykładzie Umberto Eco, kiedy pojawiła się fotografia, to jednak widz jest mniej przekonany co do tego, że film online będą wypierały, prawda, oglądanie filmów w kinach, spektakle, że będą następowane te online spektakle, oglądanie spektakli w teatrze. Widz tutaj powiedziałabym, z tym się w większym stopniu zgadza niż ci, którzy sferą kultury zarządzają. Ale porównując właśnie w czasie, to te opinie, powiedziałam, widzów w kolejnym roku pandemii zbliżyły się już w większym stopniu do opinii zarządzającej sferą właśnie kultury. Więc tutaj trudno by było tworzyć dalekosiężne prognozy, niemniej jednak wyraźnie, prawda, właśnie widać, że są pewne różnice w postrzeganiu zmian związanych z tą kulturą. Z kultury bardziej uważają, że jest odbiorca przeciążony różnego rodzaju informacją, a odbiorcy kultury nie do końca to, powiedziałabym, tak silnie właśnie odczuwają. Także chciałam bardzo podziękować za możliwość spotkania. Miało być około 45 minut, bo sobie właśnie wspominał, także tutaj nie chciałabym przedłużać. Jest mi bardzo miło, że mogłam się z Państwem spotkać i pewne wyimki z badań zaprezentować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, Pani Profesor, za niezwykle ciekawy wykład. Tak, kultura odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Mamy już pierwszy głos, pan profesor Mróz. Proszę bardzo. Halo? Przepraszam bardzo, nie włączyłem mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz już jestem widoczny i słyszałem. Tak jest. Dobry wieczór Państwu. Ja, podobnie jak pan profesor Polowczyk, uważam, że bardzo ciekawe wystąpienie, bardzo wiele ciekawych, inspirujących wątków. Także mam w głowie taki trochę, jak mi powiedzieli Francuzi, embarras de richesse, jeśli chodzi o wybór wątków, o których chciałbym mówić. Bardzo krótko tylko. Pierwsza kwestia, która przychodzi mnie do głowy i która myślę, że nas wszystkich może nurtować, to jest kwestia tych relacji między kulturą i sztuką szeroko rozumianą, ekonomią. Ja tylko się podzielę takimi dwoma osobistymi refleksjami. Ponieważ zajmuję się zachowaniami konsumenckimi, uważam, że bardzo inspirująco tutaj działa na naszą wyobraźnię korzystanie z różnych dzieł kultury. Przypominam sobie chociażby obraz Petera Bruegla starszego, Casa de los Pecados Mortal, gdzie on portretuje te 7 grzechów głównych. I dla mnie to jest taka znakomita metafora współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego ze wszystkimi jego wypaczeniami, dysfunkcjami. Peter Drucker z kolei, no znany guru zarządzania, w jednym z wywiadów powiedział kiedyś, że menadżerowie mogliby się uczyć kreatywności od muzyków jazzowych. Tak się składa, że ja jestem miłośnikiem jazzu i tego jazzu często słucham, ale tam towarzyszy mi w momencie, kiedy powstają jakieś tam teksty naukowe, gdzieś tam w tle snują się te motywy jazzowe, chociażby z kultowej płyty Milesa Davisa, Kind of Blue.
ale dla mnie to jest taka, bezpośrednia inspiracja i myślę, że te związki są. Ale druga kwestia, do której chciałbym nawiązać, to jest kwestia też oczywiście relacji między kulturą, sztuką a ekonomią, dlatego że tu pojawia się pewnego rodzaju dylemat. Dlatego że sztuka, przynajmniej dla mnie, kojarzy się z kreatywnością, unikatowością, niepowtarzalnością, znaczy powstawanie dzieła, tego prawdziwego dzieła sztuki wysokiej, nazwijmy to. Natomiast biznes, gospodarka, ekonomia to są kwestie powtarzalności, produkcji masowej, skalowalności. I powstaje pytanie, czy da się to jakoś pogodzić, tak? Czy te prawa, wszechwładne prawa rynku, które wkraczają, te prawa komercji, które wkraczają wszędzie, we wszystkie rewiry, wciskają się we wszystkie rewiry naszego życia, również w nasze życie prywatne, wystarczy powiedzieć, wspomnieć o tym, jak to wygląda w mediach społecznościowych, które są oknem wystawowym ludzkiej próżności, gdzie tam prezentowane są najróżniejsze, często bardzo intymne sprawy. Otóż czy nie mamy tutaj do czynienia właśnie z tego, ze swego rodzaju właśnie takim tym dylematem, że te relacje jak gdyby się idą w niewłaściwą stronę. I trzecia kwestia, to też się wiąże z tym, o czym przed chwilą mówiłem, bo tutaj można powiedzieć, żeby to spuentować jeszcze, że to jest taki trochę dylemat Mozarta i Salieriego. No wiemy, że znany jestem z filmu Amadeusz chociażby, znakomitego skądinąd, że jestem nieznośny, kapryśny, nieprzewidywalny Mozart, który jednakowoż jest geniuszem. I z drugiej strony mamy świetnego warsztatowo rzemieślnika, wyrobnika, sprawnego Salieriego, no, który no, powiedzmy jest no, oczywiście zazdrości Mozartowi. Kogo pamiętamy? Mozarta, o Salierim, no, poza historykami mało kto wie. Więc to jest taka kwestia też, że tak naprawdę gdzieś osadzają się w pamięci zbiorowej te dzieła, które są oparte na kreatywności, a nie to, co jest oparte na produkcji masowej. I trzecia kwestia właśnie to jest to, czy czasy, w których żyjemy, to jest czasy produkcji masowej, teraz jeszcze wchodzą nowe technologie, czy nie następuje ten uwiąd sztuki wysokiej, czy ona nie jest zastępowana przez produkcję artystyczną, oczywiście szeroko rozumiano. Tutaj przychodzą mi do głowy takie, to jest takie, bym powiedział, troszkę luźny potok świadomości, to co w tej chwili mówię, ale pop art chociażby Andy Warhol, gdzie pamiętamy jego słynne obrazy, tam zmultiplikowana puszka Coca-Coli, twarz Marilyn Monroe i tak dalej. Ale też to jest pole dla działalności różnych hochsztaplerów. No, jeden z włoskich artystów, akurat nie przypominam sobie jego nazwiska w tej chwili, ale zapuszkował swoje odchody i sprzedawał je z napisem tam merda d'artista. Pozwolicie Państwo, że nie będę tego tłumaczył. No i wreszcie jest też artysta, ostatnio mi taki, przeczytałem taki taką informację o malarzu, który tworzy obrazy składające się z samych kropek. To są same kropki. Na początku to były kropki chyba tej samej wielkości, potem różnej wielkości, a teraz już nawet on sam nie tworzy, tylko zleca jakimś kopistom, którzy tworzą to dla niego. No i teraz pytanie, czy to jest sztuka, czy to jest produkcja artystyczna, jak to się ma do to prawdziwej sztuki, tak? Oczywiście tutaj można powiedzieć, no to jest, oczywiście bardzo sprawnie to komercjalizuje, tak? To trzeba mu to przyznać. Ja bym powiedział nawet, że często jest tak, chociaż to pewnie nie jest reguła powszechna, że hochsztaplerzy znacznie sprawniejsi są w komercjalizacji swoich dzieł niż geniusze. Chociaż są wyjątki, podobno kiedyś Picasso przyjmował w swojej pracowni dziennikarza i tam na sztalugach wisiał jakiś obraz. No i dziennikarz go zapytał, maestro, a co to dzieło przedstawia? Picasso bez chwili zastanowienia odpowiedział $200,000. Czyli jak gdyby miał zmysł komercyjny i wyczuwał jak gdyby puls rynku, jeśli chodzi o te kwestie ekonomiczne. Ale taka może mała dygresja. My też mamy przykłady u nas w sferze kultury, też pisarzy na przykład, którzy bardzo sprawnie się komercyjnie umieją odnaleźć. Chociażby no, Remigiusz Mróz, że wspomnę naszego, tak, tutaj akurat osoba, która nosi to samo nazwisko, a która sobie znacznie lepiej radzi finansowo niż ja. Czy chociażby no inny, może mniej znany, Szczepan Twardoch też to sobie dobrze radzi jako ambasador różnych marek i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę już dalej tych wątków ciągnąć, ale świetnie na ten temat pisał na tego uwiądu, tej sztuki wysokiej Mario Vargas Llosa w swojej książce Cywilizacja spektakli. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał okazję przeczytać, to sugeruję. To tylko tyle gaś moich takich refleksji. Jeśli pani profesor chciałaby się jakoś do tego ustosunkować, to oczywiście będę wdzięczny. Rozumiem, że to są sprawy nie takie łatwe do jednoznacznych rozstrzygnięć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te
zawsze takie inspirujące pana profesora przemyślenia i refleksje. I tu jest właśnie ta kwestia, że żyjemy w takich właśnie czasach, gdzie się bardzo wiele przenika, prawda, kategorii. Niektórzy uważają, że już nie ma tych podziałów na kulturę wysoką i kulturę właśnie niską, że to jest też między innymi ten właśnie wpływ technologii, multiplikacji także, bo jeżeli mamy no, na przykład spektakl, prawda, operę i tam występują po to, żeby przyciągnąć odbiorców tancerzy z Tańcu z Gwiazdami, celowo zapraszani, to oni taką właśnie pełnią właśnie rolę związaną z promocją, związaną z budowaniem zainteresowania tej szerszej właśnie publiczności. I dlatego to jest dla mnie, powiedziałam, taki właśnie przejaw tego, że przenikają się te formy tej kultury bardzo mocno związane z rozrywką, także masowej, prawda, także właśnie kultury, bo oczywiście masowa, że na skalę szeroką, a rozrywka, że służąca temu, co jest łatwe w odbiorze, lekkie i przyjemne, to nie są te same kategorie, bo to nie są te same kategorie, ale są bardzo właśnie ściśle związane. I mi się wydaje, że to jest, powiedziałabym, takie właśnie dosyć mocno charakterystyczne, prawda, że aby te prawa rynku, powiedziałabym, zachować, no to się do tych elementów związanych z tym, co jest bardziej artystyczne, te elementy rozrywki wprowadza. Z drugiej strony reklama dla niektórych urasta do rangi sztuki, też w drugą stronę, prawda, staje się jedną częścią popkultury. Bohaterowie reklamy potem właśnie żyją w tym świecie właśnie mocno popkulturowym. To Bauman już wiele lat temu właśnie pisał o tym przenikaniu, o tej płynnej, prawda, po nowoczesności, różnie oczywiście ją możemy definiować, ale ja myślę, że te takie twarde kreski, zresztą kiedyś pan profesor mówił na jednej z konferencji, że gdy malować konsumenta współczesnego, to trzeba go namalować tak jak w impresjonizmie. Tak mówił pan profesor na konferencji, bardzo zapamiętałam. I teraz gdyby o kulturze dzisiaj też właśnie powiedzieć, to ona jest też taka trochę rozmyta, prawda, że te właśnie, powiedziałam, takie pewne twarde paradygmaty nie do końca one dzisiaj właśnie występują, bo przenikają się, bo te treści się właśnie przenikają. Są te dzieła transmedialne, z definicji transmedialne, że one właśnie mają funkcjonować jako właśnie jako jako właśnie jako film, jako na przykład teledysk. To jest też, prawda, wpisane w tą, powiedziałam, tą właśnie współczesną właśnie kulturę. Tak to odczuwam i to taka refleksja w kontekście pana profesora wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani profesor Merta, proszę bardzo. Teraz. Proszę bardzo, pani profesor. Pani profesor. Halo, bardzo kiepsko panią słychać. Pani profesor. Już wiem. A, to padło. Dobrze. Tak, już, bo miałam kłopot z internetem przez chwilę, ale już jest. Otóż wydaje mi się, że chciałabym odnieść się do sprawy następującej. Chyba już na tyle rozwija nam się gospodarka kreatywna, że możemy mówić, prawda, o przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych. I teraz ja nie oczekuję jednoznacznej odpowiedzi, bo wiem, że i pomiarów jeszcze tak wielu nie mamy i nie są one chyba tak bardzo znane i upowszechnione, ale czy możemy powiedzieć, że pomiędzy przemysłami kultury i przemysłami kreatywnymi jest mniej więcej równowaga rozwoju, czyli w takim mniej więcej samym tempie się rozwijają, czy też nie? I drugie pytanie, które jest trochę bardziej ogólne, a mianowicie mówimy o kulturyzacji ekonomii i ekonomizacji kultury. I tu znowu podobne pytanie. Czy szybciej jednak następuje zjawisko kulturyzacji ekonomii, czy też zdecydowanie szybciej ma miejsce ekonomizacja kultury? Bo wiemy na przykład, że jeżeli chodzi o to przenikanie, to w Wielkiej Brytanii gospodarka kreatywna ma już ponad 9%. Tak.
W Polsce też mamy niemało, bo około 6-7%. Tak. Więc myślę, że ta ekonomizacja kultury jest jednak chyba szybszym zjawiskiem, ale być może się mylę i proszę wtedy o jakby wyprostowanie mojego sposobu myślenia. I trzecie krótkie również pytanie dotyczy pomiaru efektów zarówno kulturyzacji ekonomii, jak też ekonomizacji kultury. Z tego, co ja wiem, ale ja się w tym nie specjalizuję, więc na pewno głęboko aż tak bardzo nie weszłam, ale wydaje mi się, że nie ma jednych uznanych za oficjalne narzędzia pomiaru, że są różne stosowane przez różne podmioty i instytucje. I w związku z tym, jeżeli nie ma tej jednoznaczności, to myślę, że też trudno porównywać. I wyniki, które zostały tu przedstawione, z całą pewnością odnoszą się niewątpliwie do przemysłów kultury i ich pomiar został wykonany absolutnie bez najmniejszej wątpliwości. Natomiast jeżeli popatrzymy nawet na to, co dzieje się w Polsce, to chociażby przykład tego, że na przykład GUS, inne jeszcze jednostki, mają ten wyraźny podział na przemysły kultury i kreatywne. Dwa elementy wchodzą w grę. Natomiast jest instytut, który się nazywa Polski Instytut Ekonomiczny i wyodrębnia spośród tych przemysłów kreatywnych wszystkie elementy związane z technologią, komputeryzacją. Więc nie mamy tu jednorodnego również, to jest tylko przykład na potwierdzenie niejednorodności. I zatem czy tendencja taka, aby można było mierzyć tymi samymi miarami rozwój przemysłów kultury i kreatywnych zarysowuje się, czy też na razie jeszcze nie dorośliśmy do tego etapu, aby mówić o próbach pomiaru, ujednoliceniu ich dla wielu różnych obszarów, do których kultura przenika. Jeżeli pytania są zbyt trudne, to proszę nie odpowiadać, ponieważ, tak jak powiedziałam, nie znam dokładnie funkcjonowania tych rynków, natomiast na tyle, na ile się zapoznałam, to wydaje mi się, że jeszcze takie luki tutaj występują. Znaczy, ja uważam, że dużo jest luk, o których mówi pani profesor. Znaczy, jeżeli pierwsze pytanie, czy się szybciej kultura ekonomizuje, czy odwrotnie. Ja mam takie, powiedziałabym, przeświadczenie, że jednak w tej skali, powiedziałabym, mikro, kiedy pod uwagę weźmiemy te pewne koncepcje zarządzania, które są do sfery kultury wdrażane, to już powiedziałabym, jest gdyby kwestia bardzo silnie przez sferę kultury odczuwana. Nawet to z tych moich wyników badań wybrzmiewa, że na pierwszym miejscu odbiorca, prawda, że mają to właśnie tutaj bardzo mocno, powiedziałabym, uświadomioną taką właśnie potrzebę rangi dzisiaj odbiorcy, że dzisiaj właściwie już sobie nie stawiają twórcy zadający pytań, czy, prawda, na rynek się orientować, tylko raczej w jakim zakresie, aby nie niszczyć tego, co dla sztuki jest najważniejsze. To nawet taka była kiedyś anegdota, że już tylko dyrygent stoi tyłem, prawda, do publiczności, ale kiedy rozpoczyna koncert, to też się, czy też jak kiedy kończy koncert, też się przed publicznością kłania. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że te kultury stoją albo, prawda, przodem do rynku, albo stoją bokiem, prawda, do rynku. Bokiem nie oznacza, że tego rynku nie dostrzegają, tylko, no właśnie, chcą, powiedziałam, w bardzo sposób wyraźny zachować swoją tożsamość i są może takie bardziej na swoją kolekcję, na swoje dzieło niejako zorientowane, odwołując się tutaj do tych klasycznych właśnie podejść marketingowych. Czyli ja odczuwam to na podstawie, odczuwam takie mam przemyślenia, że sfera kultury dość mocno podlega ekonomizacji. I to nie jest oczywiście oczywiście kwestia związana z polskimi realiami, tylko pod uwagę oczywiście musimy wziąć tutaj też ten wpływ państwa, ile państwa, prawda, ile właśnie rynku. I to są pewne, powiedziałabym, dylematy, które występują także właśnie w służbie zdrowia, bo to nie jest tylko, powiedziałabym, kwestia samego rynku, ale jednak właśnie w ramach europejskich realiów będzie bardzo istotna sprawa związana z tym, że finansowanie kultury jest, prawda, jest w gestii państwa i to podlega jednak decentralizacji od lat, więc myślę, że
kultura podlega ekonomizacji w bardzo dużym zakresie. Czy ekonomia się kulturyzuje? No właśnie, to jest kwestia też tego, o jakim my mówimy gospodarce, o jakim mówimy społeczeństwie. To jest to, o czym powiedziała pani profesor, że to jest jednak ciągle od kilku do kilkunastu procent, prawda? Często to jest kilka procent, 6%, prawda, 7%, jest bardziej w skulturyzowanych gospodarkach może być ten, prawda, wpływ tego sektora kreatywnego, prawda, mierzony, że jest to na przykład 9 czy trochę więcej właśnie procent. Czyli myślę, że gospodarka nie w tak silnym stopniu dzisiaj jeszcze podlega właśnie kulturyzacji. Tak to właśnie odbieram, ale z drugiej strony wziąć pewne procesy, prawda, serwicyzację, no bo to jest też to właśnie to wpisane. Więc tutaj myślę, że jest ten trend bardzo mocno zapoczątkowany i że różne sfery kultury będą coraz mocniej związane także z gospodarką. Tutaj jeszcze też właśnie mówiąc o tej kulturze w takim, powiedziałabym, najszerszym znaczeniu, to przecież są takie prace ekonomistów, które pokazują, że właśnie badano, dlaczego dany kraj osiąga bardzo dobre tempo rozwoju gospodarczego, a drugi kraj typu PKB, prawda, w tym sensie mówię o takie bardzo twarde wskaźniki ekonomiczne, a drugi kraj nie osiąga. Chociaż na wstępie te kraje były porównywalne, jeżeli chodzi o liczbę ludności, jeżeli chodzi o dostępność do złóż, klimat i tak dalej. I okazuje się, że połowę różnic w PKB, które osiągają kraje, czynnikami kulturowymi się tłumaczy, czynnikami właśnie kulturowymi, wartościami, prawda, filozofią i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to kulturyzowanie ekonomii dla mnie jest też takim, prawda, właśnie wymiarze. A jeżeli chodzi o efekty, to właśnie tutaj zastanawiałam się nad tym, czy te wskaźniki, bo są bardzo oczywiście różne, prawda? I teraz, czy się w ogóle uda takie subiektywizowane do końca stworzyć? Czy my możemy porównywać na przykład teatr, prawda, z na przykład z dużą firmą medialną, która też będzie w tym, prawda, właśnie sektorze obecna? Więc to jest, powiedziałabym, pytanie, które jest, myślę, że bardzo trudne, tak jak powiedziała właśnie pani profesor. Ja wiem, że są bardzo różne wskaźniki. I nawet do końca nie mam takiego przekonania, czy one powinny być takie zuniwersalizowane, czy jednak, bym powiedziała, powinny uwzględniać tą dużą różnorodność tego właśnie sektora. Ale to jest obszar, którym ja mniej się zajmuję, muszę przyznać, i też będę to w przyszłości na pewno jeszcze mocno analizowała. To z pewnością jest tak, że jest ta różnorodność i powinna zostać, tylko jeżeli chcemy, a z pewnością będziemy dalej zmierzać tą drogą, to musimy mieć jakąś porównywalność, tak, żeby można było ten wpływ na gospodarkę określać. Bo jeżeli one będą zupełnie nieporównywalne, to nie uda nam się zsynchronizować ocen w skali makro. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Kulpa. No. Włączam, tak, już. Dobry wieczór. Jeszcze nie profesor, ale jak ja to mówię, wszystko przede mną. Ale żartuję. Proszę Państwa, mnie w wykładzie, czy w prelekcji pani profesor zainteresowała to pojęcie, czy hasło glokalności. Otóż z tego, co pamiętam, to bodajże taki japoński przemysłowiec, który Suzuki się nazywał, to on właśnie mówił: żyj lokalnie, myśl i kontestuj globalnie kulturę, świat, i w tym jest właśnie kultura. Co mam na myśli? Bardzo ważne jest to, o czym pani profesor wspomniała, mianowicie, że wycieczki, które mają służyć zwiedzaniu i tak dosyć intensywnemu, nierzadko nie dochodzą do skutku. Ludzie po prostu wolą biernie wypoczywać niż konsumować, no na przykład zabytki oglądać i tak dalej. To jest jeden wniosek z tego. A drugi jest też w tym nurcie. Nie tak dawno, nie wiem, 3-4 lata w każdym razie temu, przed pandemią jeszcze, byłem właśnie w Bilbao, w tym arcydziele, którym jest Muzeum Guggenheima Franka Gehry. No jest to niesamowite, bryła, muzeum i w ogóle rozwiązania wewnętrzne. Natomiast może ja jestem profanem i nie rozumiem sztuki współczesnej, ale to, co tam widziałem jako wystawę, to jest dla mnie, to było żenujące. Proszę Państwa, to jest kilka instalacji,
które mieszczą się, wiecie Państwo, ile tam jest metrów? 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawowej. I tam jest 6 czy 8 instalacji, które polegają na tym, że to jest kupka jakiegoś złomu, stare drzwi, coś takiego, no Warhol tam gdzieś coś wisi. To jest jakieś nieporozumienie. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, dlaczego świat w tym kierunku zmierza. Czy to ma tak być, że ma być niezrozumiałe i ci, którzy no, w miarę logicznie myślą, mają nic z tego nie rozumieć. To jest takie właśnie bardzo szokujące dla mnie. I ostatnia sprawa, którą tu też zainspirowany pani wykładem, mam na myśli mianowicie popularyzowanie kultury. To znaczy bardzo trudno dotrzeć do ludzi, żeby wzbudzić w nich chęć, no ja to nazywam konsumowania kultury. I wydaje mi się, pani miała tam takie hasło w wykładzie, że nauczyciele powinni pójść od tego, który naucza, od tej funkcji, w kierunku tego, który no, skupia się na tym, który się uczy. Ale wydaje mi się, że jeszcze można to bardziej ukierunkować na to, żeby nauczyciele od dosłownie przedszkola, proszę sobie wyobrazić, to obserwuję w życiu, do profesorów uczelni, byli takimi tropicielami, pokazującymi, gdzie są wartościowe rzeczy w kulturze i powinieneś się tym zainteresować. Spróbuj, zobacz, przyjdź, podyskutuj. Jak wejdziesz w to, to będziesz sam próbował zrobić więcej, bo po prostu inni no, będą o czymś mówić, a ty będziesz słabszy. I to skutkuje u dzieci, u licealistów, u ludzi dorosłych. Jeżeli chcesz wejść w ten krąg, musisz na samozaparciu się oprzeć. Przecież nie musisz skończyć studiów uniwersyteckich, nie, tak jak pani profesor powiedziała, nie musisz skończyć szkoły filmowej, teraz tak jest, żeby tak zrobić film, móc go film i pokazać. Ale co ty masz do pokazania? To dopiero pokazuje, jakie jest twoje wnętrze, czy coś przemyślałeś, czy możesz coś innym zaproponować. No takie mam refleksje po wysłuchaniu pani niezwykle interesującego wykładu. Być może, pani profesor, to jest rada starego człowieka. Troszeczkę za szybko. Gdyby był tok wykładu troszkę wolniejszy, lepiej się go wchłania. Proszę starszego kolegę posłuchać, bo naprawdę świetnie pani mówi, ale odrobinę za szybko. Bardzo dziękuję. Tutaj pan profesor wiele takich inspirujących właśnie treści wskazuje, tak lokalność, prawda, który właśnie pan rozpoczął. To myślę, że tutaj jest takim świetnym przykładem Disney, który co robi w swoich filmach. Znaczy mówię teraz już o korporacji, prawda, Disneya, że nawet jeżeli to jest ta kreskówka i ona jest na przykład na rynku fińskim obecna, to oni cyfrowo zmieniają jednego bohatera tej kreskówki. Jest to renifer, a na przykład w Chinach będzie to panda. W związku z tym tak lokalność to nie jest tylko kwestia, że można promować z uwzględnieniem pewnych różnic, prawda, kulturowych, po to, żeby w sposób właściwy danym dziełem zainteresować, tylko to już będzie nawet na etapie samego właśnie dzieła. I to jest znowuż ten wpływ tej technologii, że dzisiaj można dzięki cyfryzacji takie właśnie efekty wprowadzać. Czyli ta lokalność się, powiedziałabym, bardzo pogłębia. Zresztą nawet niektórzy mówią w ten sposób, że akurat produkty muzyczne w szczególności, no tego, do tego te regionalne produkty, no nie, na przykład nawet podaje się przykład, na przykład lambady, prawda, bardzo lokalnego produktu, który zaistniał w tym właśnie globalnym obiegu. I łatwiej do tego obiegu globalnego wchodzą te, które są oparte właśnie na przykład na muzyce, tak w szczególności, niż te, które są oparte na pisanym słowie. Zawsze są oczywiście ci, którzy pełnią rolę tłumaczy, ale muzyka bardzo prosto, taniec, muzyka, ten lokalny, ludowy także, on potem bardzo w tym właśnie globalnym wymiarze właśnie funkcjonuje. Trochę trudniej jest innym, powiedziałabym tutaj, rodzajom także właśnie sztuki czy kultury. Więc to jest ta lokalność właśnie, też tak
To jest bardzo też ważne w strategiach tych właśnie przedsiębiorstw. Z Bilbao, bo sobie notowałam, o czym mówił też właśnie Pan, wiele osób ma takie wrażenie, że bardziej tam jest w ogóle ważniejsza ta bryła, architektura, niż to, co właśnie w środku, że oni w zasadzie ten swój efekt oparli na samej architekturze, niż na tej kolekcji właśnie. No i edukacja, to z różnych, które prowadziłam też takich właśnie wywiadów pogłębionych, to podkreśla się, że są potrzebne tutaj trzy rodzaje edukacji. Jedna to będzie edukacja odbiorców, tak? Odbiorców, to niby oczywiste, ale czy jest na przykład edukacja, nie wiem, w zakresie teatru, bo film jest taką formą najbardziej ludyczną, nawet najprostszą. Czy są ludzie przygotowani do odbioru, nie wiem, teatru na przykład, prawda? Czy są jakieś, to jest w ogóle powiedziałabym pytanie już o tą no, edukację, ale odbiorców. Kto, jak robić, to jest inny temat, ale edukacja odbiorców, edukacja artystyczna, no bo te dzieła właśnie powinny być wysokiej jakości, przełomowe i tak dalej, więc edukacja artystyczna. No i w kontekście tego, czym my się zajmujemy, edukacja menedżerska, prawda? Bo skoro ta kultura podlega ekonomizacji, dopiero splot tych trzech edukacji artystycznej, edukacji odbiorców i edukacji menedżerskiej, edukacji właśnie menedżerskiej, no może sprawić, że wpływ kultury na ekonomię będzie jeszcze większy. I to, o czym mówiła pani profesor, także właśnie Anna Olejniczuk-Merta, ten wpływ bardzo wymierny, choćby w kontekście miejsc pracy, prawda? PKB, przychodów i tak dalej, no będzie wtedy na przykład dwuprocentowy, tak? A nie jednoprocentowy. Więc tutaj siła tych wymiarów edukacji. Tak to postrzegam. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Profesor Henryk Mruk. Dziękuję bardzo. Pani profesor, no, gratuluję znakomitego wykładu. Z przyjemnością wysłuchałem. Trzy krótkie kwestie na tle naszej ciekawej dyskusji też. Pierwsza rzecz to prawa autorskie. Na rynku farmaceutycznym ochrona jest 20 lat. Wyczytałem, że Disney dostał teraz ochronę praw autorskich na 120 lat. Jak to jest na rynku kultury? Bo no moim zdaniem to 120 lat to już jest przykład niesamowitej ekonomizacji kultury. Druga kwestia, jakie są granice interpretacji dzieła? Otóż interesuje mnie w ostatnich latach mózg i sprzeczność, jaka pojawia się w szkołach między narzuconą interpretacją, głównie jeżeli chodzi o lektury, a właśnie kreatywnością. Czy ma Pani profesor jakieś doświadczenia z różnych rynków? Jak do tego się podchodzi? No bo jak mamy mówić o sektorach kreatywnych, no to nie możemy narzucać jednej, jedynej tylko interpretacji. Tak. I trzecia kwestia, mianowicie nie pamiętam, ale to chyba było z Beethovenem. Powiedziano jakiejś widowni, że w archiwum ktoś znalazł dzieła Beethovena zapisane przez niego, ale pierwszy raz one w tej chwili będą odgrywane. Tymczasem sztuczna inteligencja przesłuchała wszystkie dzieła Beethovena i przygotowała 2 czy 3 nowe dzieła, które napisała ona jako sztuczna inteligencja, ucząc się maszynowo na podstawie całego dorobku Beethovena. Nie jestem pewien, czy to był Beethoven. I oczywiście, kiedy powiedziano, że to odkryte dzieła Beethovena, no to był zachwyt. Ale była druga grupa, której powiedziano prawdę. Jak do tego doszła sztuczna inteligencja? I wtedy okazała się kompletna klapa. Już to się ludziom w ogóle nie podobało. Pytanie moje dotyczy teraz etyki. Skoro takie są możliwości technologiczne, bo dużo bardziej utożsamiamy się, czy odbieramy dzieło, za którym stoi artysta. Ale jeżeli ktoś nas teraz oszuka, to oczywiście możemy dać się oszukać. Ale jest pytanie, czy w jakim zakresie można by to kontrolować, że ja wiem, że to będzie oryginalne dzieło pana takiego albo takiego. Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytań. To ja bardzo dziękuję, że mogę, bo też pan profesor wiem, że zainicjował, że mogę się dzisiaj właśnie z państwem spotkać
i pewne swoje refleksje właśnie przekazać. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to tutaj nie jestem prawnikiem, natomiast to jeżeli chodzi o firmę Disney, to jest takie spektakularne, bo generalnie to prawo autorskie stanowi, że to jest lat 70, prawda, od śmierci twórcy, a jeżeli jest to dzieło zbiorowe, to od śmierci ostatniego z twórców. Mówimy oczywiście o tych prawach, które są zbywalne, czyli o prawach majątkowych, prawda, bo są też te prawa niematerialne. I teraz, no właśnie, kwestia jest teraz taka, że nie znam tutaj tego kazusu akurat dotyczącego właśnie firmy Disney, nie wiem dlaczego właśnie tutaj się udało im w ten sposób do tego podejść. Z jednej strony są takie tendencje, żeby prawa autorskie właśnie liberalizować, to też doskonale wciąż właśnie widać nawet w kontekście, proszę zobaczyć publikacji, na ile właśnie też te wersje, prawda, open, to możemy na różnych przykładach także właśnie analizować, tu może mniej chodzi o samo prawa autorskie, tylko też o tą właśnie taką dostępność, na ile płatne, na ile bardzo mocno one, powiedziałam, także właśnie ograniczane. Także w prawie autorskim 70 lat to jest ten, powiedziałam, taki podstawowy, ten taki właśnie podstawowy wymiar. Natomiast czy prawo autorskie będzie tutaj liberalizowane, czy będzie bardziej chroniło twórcę, to trudno mi tutaj powiedzieć, dlatego tak się wprost nie chciałabym ustosunkowywać. Ta granica interpretacji dzieła. Tutaj ja mam taki właśnie bardzo ciekawy przykład akurat z teatrów ze Skandynawii, kiedy po różnego rodzaju spektaklach prowadzono właśnie rozmowy z osobami, które uczestniczyły w tych spektaklach. Co było gdyby też ciekawe, że to były osoby, które były kiedyś wykluczone z tego życia kulturalnego, zapraszano je do teatru, one oglądały różnego rodzaju spektakle i potem po każdym spektaklu była długa dyskusja na ten temat. I co się właśnie okazało, że chociaż te osoby miały taką długą przerwę w obecności w teatrze, to w sposób bardzo pogłębiony te dzieła analizowały. I to właśnie nam pokazuje, że znowuż ta właśnie rola tej właśnie edukacji, ja bym była za tym, żeby tą różnorodność, prawda, tą swobodę w tym sensie zachowywać, ponieważ trudno narzucać, bo to jest, powiedziałabym, w ogóle chyba niezgodne z także intencjami twórców. Zresztą na tym polega też właśnie odbiór dzieła, że każdy może to ocenić, każdy może to poddać pewnej refleksji i ta wielość opinii jest bardzo ciekawa. Natomiast w moim wystąpieniu bardziej chodziło o to, na ile widz widzi podobnie, czuje podobnie jak twórca, prawda? I teraz niekiedy właśnie twórcy podkreślają, że oni coś innego chcieli powiedzieć. Także nie to autor miał na myśli, także nie to właśnie autor miał na myśli, że tu jest też ta właśnie różnica. I ona z jednej strony uwarunkowana kompetencjami kulturowymi, doświadczeniami indywidualnymi, prawda, danego odbiorcy, uwarunkowaniami także właśnie kulturowymi, to jest, myślę, że właśnie bardzo istotne. Natomiast uważam, że odbiorca ma prawo do swojego odbioru, do swojej refleksji, do swojej właśnie interpretacji i różnego rodzaju takie formy ograniczania tego, no są bardzo niebezpieczne, tak, z różnych właśnie względów. Zawsze wielość opinii jest rozwijająca, zawsze wielość, to nawet jest ten, powiedziałabym, ten wymiar kreatywności, także, że różne osoby to samo patrzą w różny właśnie sposób, więc ograniczanie tej swobody byłoby niebezpieczne, tak jak też ograniczanie swobody twórcy. I ostatnia kwestia dotycząca właśnie etyki, no to tutaj myślę, że bardzo jest istotne, żeby właśnie widz, odbiorca miał pełną właśnie wiedzę na temat dzieła, które na przykład kupuje, bo tu pan profesor wspomina, tak, o tej sztucznej inteligencji, o tych właśnie dziełach, że tutaj może także właśnie manipulować. Z jednej strony technologia sprawiła, że możemy łatwiej na przykład ceny dzieł sprawdzać. Kiedyś to była kwestia, że lokalnie mogliśmy zobaczyć, w tej galerii jest takie dzieło, dzisiaj to jak na dłoni widać, jakie są tutaj ceny tych dzieł na całym właśnie świecie, więc taka większa transparentność na tym rynku by się wydawało, że występuje, a z drugiej strony większe możliwości do manipulacji. Tak, są większe właśnie możliwości do manipulacji. No i że konsument chyba nie jest w takiej pozycji wcale uprzywilejowanej w kontekście rozwoju nowych mediów. A jeszcze kwestia właśnie tego, jak jest sama sztuczna inteligencja postrzegana, bo jednak też artyści mają swoje marki, prawda? I doskonale wiemy o tym, że nawet niektórzy tak żartują, że dzieło sztuki zyskuje większą wartość, gdy artysta umiera, że artysta zarabia po śmierci, prawda? Właśnie tutaj w szczególności dzieł sztuki i tak dalej, że artysta zaczyna zarabiać po swojej właśnie śmierci. To znowuż pokazuje to, że kultura się jednak ekonomizuje, bo artysta jest tą marką, prawda, w tym kontekście, że niektórzy kupują pracę, bo jest to Salvador Dali, bo jest to właśnie Picasso, prawda? Bo jest to właśnie, bo słuchają, bo jest to właśnie Mozart. To są te marki. Dla mnie to jest ten właśnie przyjaw ekonomizacji kultury. Natomiast no, etyka jak zawsze najważniejsza. Zawsze ta przejrzystość na tym rynku jest tym pewnym fundamentem.
Dziękuję bardzo pani profesor. Pani Monika Dobska, proszę bardzo. Jeszcze nie zdążyłam się zgłosić, ale już... właśnie zobaczyłem panią na wizji, także proszę bardzo. Ja z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam tutaj dzisiejszego seminarium wykładu pani profesor i chciałam serdecznie pogratulować. Tutaj faktycznie tej wiedzy było ogrom, no i z tego wynikało to tempo, ale w sposób znakomity nam pani profesor tutaj spuentowała i przedstawiła. Ja tylko oprócz gratulacji chciałam nawiązać do tego, o czym przed chwileczką powiedział pan profesor Mruk i też pani się ustosunkowywała. No właśnie, też nie jestem prawnikiem, nie wiem, jak to jest prawami autorskimi, natomiast odbiorca sam będzie oceniał, jakie dzieło chce posiadać, jak to, w jaki sposób interpretować. Podam Państwu taki króciutki przykład, kiedy no właśnie miałam przyjemność wysłuchiwać tutaj wykładu pani profesor, mimo że w moim tle widać budynek Uniwersytetu Ekonomicznego, nie wiem, jak to tło się tam wgrało, ale łączę się z Państwem z domu. I obserwując, patrząc na ekran i na slajdy, słuchając pani profesor, kątem oka widzę w moim pokoju piękny obraz, uwaga, Leonarda da Vinci, Dama z łasiczką. Nie jestem oczywiście właścicielką obrazu, natomiast jest to wykonana znakomicie kopia przez współczesnego malarza. Obraz, który nabyłam no, na jednej z aukcji dzieł sztuki, więc oficjalnie sprzedawany to nie jest jakiś obraz, który, no nie wiem, na bazarze można gdzieś tam kupić, tylko oficjalnie, no właśnie Desa Krakowska na jednej z aukcji. Obraz no nie był zbyt drogi, natomiast kopista bardzo ładnie, znaczy daleko do oryginału, no to oczywiście no, nie wiem, patrząc na chociażby zdjęcie i na to, co posiadam w domu, no to widać różnicę. Natomiast umila mi oko i patrząc, no właśnie, czy pracując w pokoju domowym, mam wokół siebie obrazy, część są autentykami, albo przynajmniej tak uważam, bo tak naprawdę od Kosaków przez Młodą Polskę, no tam kopistów jest tylu i fałszerzy. I to się okazuje, że to jest już na rynku oficjalnym gdzieś tam wprowadzone, bo trudno na przykład niektóre galerie sztuki od razu wpisują w regulaminach, że nie odpowiadają za to, czy faktycznie dane dzieło jest dziełem oryginalnym. Czyli trzeba sobie zamówić gdzieś tam jeszcze no, sprawdzenie tego, czy faktycznie z dziełem oryginalnym, ale mi sprawia przyjemność patrzenie na te niektóre oryginały z Młodej Polski, no i właśnie i na Da Vinci, który wiem, że nabyłam chyba całkiem niezłą, mimo że tak jak mówię, daleką oryginału kopię i jestem świadomym odbiorcą i mi dzieło sprawia przyjemność. Tak jak mówię, no nie wiem, w jaki sposób to jest uregulowane prawnie, nie dochodziłam do tego, ale na rynku takim ogólnym. Więc tutaj bardzo ciekawe wątki, tych wątków było bardzo długo, no to byśmy mogli chyba robić jeszcze kolejne wykłady, bo każdy z nas by gdzieś tam dodawał coś ze swojej części, ale wydaje mi się, że naprawdę tematyka, i tutaj gratuluję panu profesorowi za wybór kolejnego tu prelegenta, bo tak naprawdę to jest taka uczta czwartkowa, ja żałuję, że nie mogłam na niektórych uczestniczyć, bo to jest cała przyjemność wysłuchać właśnie kolegów czy koleżanek z innych ośrodków, no i jeszcze poznać właśnie te opinie. Bardzo, bardzo dziękuję, jeszcze raz gratuluję znakomitego wykładu. Dziękuję bardzo. Wybory są znakomite, no co mogę powiedzieć? Pani profesor Sobocińska, proszę bardzo. Ja tylko chciałam bardzo podziękować jeszcze raz za możliwość spotkania z Państwem. To wielki zaszczyt i właśnie przyjemność. Tak jak powiedziała pani profesor, kiedy ogląda dzieła, że taką odczuwa przyjemność, to ja odczuwam taką wielką dzisiaj przyjemność i wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Zbliżamy się do końca. Ja jeszcze jako prowadzący chciałbym wnieść taki wątek ewolucyjny do tych rozważań.
To szczególnie widać na przykładzie filmów, w przykładzie sztuki filmowej, która nie rozwinęłaby się, gdyby nie wynalazki z końca XIX wieku, początki XX wieku, film niemy, potem czarno-biały, kolorowy i my jesteśmy w epoce już filmu ucyfrowionego. A więc tutaj ten wpływ technologii jest bardzo widoczny. Wielokrotnie tu był wspomniany Disney i ogromne zasługi dla rozwoju Disneya ma Pixar. A Pixar został stworzony przez Steve'a Jobsa. Jobs został pod koniec swojego życia nazwany przez dziennikarzy połączeniem Beethovena i Machiavellego. Machiavelli to ktoś, dla którego cel uświęca środki. W biznesie mamy często takie przykłady, a Jobs niewątpliwie był wzorcem takiego amerykańskiego biznesmena. Beethoven z tego powodu, że Jobs przywiązał ogromną rolę do designu, bardzo lubi muzykę i w tej muzyce się, w cyfryzacji muzyki odegrał wielką rolę, wprowadzając na rynek iPoda, platformę iTunes, przekonując całą branżę nagrań na przejście na ten, na model ucyfrowionej muzyki, z której można robić zyski. No i stworzył studio Pixara, czyli filmów animowanych w technice cyfrowej. Disney tej technologii nie miał i robił pierwsze takie zlecenia, dał właśnie Pixarowi, a potem Pixara przejął. I to jest zasługa, wielki wkład Jobsa w ten rozwój technologii, a więc takie przypadki tutaj na styku biznesu i sztuki dają, okazuje, świetne efekty i Pixara filmy są wyróżniające. Się muszę powiedzieć, że jestem na etapie chodzenia na filmy animowane z wnukami i takie filmy jak El Canto w ubiegłym roku, które oglądałem, albo wcześniej, w głowie się nie mieści, to są prawdziwe dzieła sztuki, możliwe dzięki nowym technologiom. Wątków jeszcze byłoby wiele, ale czas już kończyć. Proszę Państwa, dziękujemy Pani prelegentce, Pani Magdalenie. Pani profesor, wielkie dzięki i pozwolę sobie... Ja bardzo dziękuję. Symboliczne brawa tutaj przekazać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym parę takich informacji na koniec. Po pierwsze, mamy stronę internetową, taką skromną uczelnię, i tam zamieszczamy te wszystkie nasze wykłady. Wcześniej to były prezentacje PowerPointowe, teraz już mamy nagrania. I mamy też tam taką zakładkę literatura sugerowana. Jest tam część prac takich już przedstawionych, załączonych wcześniej. Chciałbym, ażeby ta część, ta zakładka spełniała większą rolę niż do tej pory, ażeby była taką właśnie miejscem, gdzie zbieramy informacje, literaturę naszą, własną, prelegentów, uczestników seminarium, a także Państwa sugestie dotyczące lektur, które możecie nam polecić, innym polecić, które wiążą się właśnie z interdyscyplinarnością naszego seminarium. Prosiłbym o takie przekazanie mailowo takich lektur, takich pozycji i ja wtedy je zamieszczę i w ten sposób będziemy też realizować ważną misję tego naszego seminarium, to znaczy rozszerzanie informacji, dzielenie się informacją, wiedzą. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. To już nasze ostatnie seminarium w tym roku, ale zapraszam, jeszcze w tym semestrze będzie seminarium w styczniu. Pan profesor Tomasz Szlendak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika będzie mówił o splocie przemian uczuć i związków z przemianami technologicznymi i ekonomicznymi. A więc temat równie ciekawy jak dotychczasowe. Proszę Państwa, zapraszam
to będzie 19 stycznia w przyszłym roku. Proszę Państwa, i kończymy zatem dzisiejsze seminarium. Wchodzimy już w czas świąteczny. Życzę zatem Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowych, pięknych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego wejścia w nowy rok. Wszystkiego dobrego.